Wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek takiej opłaty. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. Druk nr 1156. Drugie czytanie. Referuje pan Henryk Kultus. Nie. W imieniu pana. Bardzo proszę panie dyrektorze. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pragnę poinformować, że do druku 1156 wpłynęła autopoprawka Prezydenta z 7 marca 2023 roku oraz poprawka komunikacyjnych PO doręczona 12 marca 2023 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo w imieniu klubu pan przewodniczący Bolesław Kosior. Bardzo proszę. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie składa poprawek do tego druku z prostej przyczyny. Po prostu uważamy to za niedopracowanie, żeby nie powiedzieć mocniej, że za długo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrzyk. W imieniu klubu, bardzo proszę, momencik, w imieniu klubu pan przewodniczący Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Już proszę Państwa, dzień dobry, mam przyjemność zaprezentowania stanowiska Klubu Platformy Obywatelskiej. Przecież na początek może taka informacja bardzo istotna, otóż jak Państwo wiecie, ustawodawca nałożył na obowiązek na wszystkie samorządy nowy system odpadów komunalnych. I w związku z tym mamy tutaj do wyboru tak naprawdę cztery metody, no i tą jedną, która dzisiaj jest tą, która funkcjonuje, czyli odpowiednika. Wiadomo, że ponad 80% mieszkańców Krakowa będzie uwzględniona w tej metodzie odpojemnika, czyli faktycznie tworzonych śmieci, natomiast około 20% musieliśmy przyjąć jakąś inną metodę. Jak Państwo wiecie, MPO i Pan Prezydent zaproponowali metodę od metrów kwadratowych. Na to nie było zgody, właściwie chyba żadnego klubu, nikogo z radnych. Większość mieszkańców protestowała przeciwko takiej metodzie, uważając ją za niesprawiedliwą. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania innego. Mieliśmy do dyspozycji trzy inne metody, czyli od ilości zużytej wody. Jak Państwo wiecie, ta metoda również jest niemożliwa wprowadzenie w Krakowie ze względów formalno-prawnych, ale także organizacyjnych, o czym już tutaj debatowaliśmy. No i zostały dwie kolejne, to jest od ilości osób albo od gospodarstwa domowego. I my jako Platforma Obywatelska zaproponowaliśmy taki miks zmieszania tych dwóch metod, czyli od gospodarstwa domowego, ale w zależności od ilości osób, które zamieszkują to gospodarstwo, wychodząc zresztą naprzeciw wielu sygnałom mieszkańców, którzy mówili, że to ludzie wytwarzają śmieci, a nie metry kwadratowe, nie woda czy gospodarstwo domowe. W związku z tym tutaj także przyjęliśmy taką zasadę, że to właśnie ludzie wytwarzają te śmieci. I zaproponowaliśmy taką metodę od gospodarstwa domowego w zależności od tego, ile tych osób zamieszkuje w tym gospodarstwie. Innego rozwiązania po prostu już nie mieliśmy, w związku z tym chcieliśmy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale także dostosować te stawki, które z jednej strony, i tutaj proszę zwrócić uwagę na ten slajd, z jednej strony będą miały pokryć system, czyli wpłaty, koszt tego systemu, a z drugiej strony będą jak najmniej dotkliwe dla większości mieszkańców. I ten system, który chciałem Państwu powiedzieć, po prostu my musieliśmy z czegoś wyjść. Nie przyjmując metrów kwadratowych, trzeba było ten system jakoś w sposób jak najbardziej możliwy zamknąć, czyli wypełnić to
o co chodzi miastu, żeby nie dopłacać z budżetu, bo system ma być neutralny, a zresztą nie stać nas na dzisiaj dopłaty do wywozu odpadów komunalnych. To już Państwo widzieliście, na tym slajdzie jest pokazane, ile będziemy zbierali śmieci w każdym roku i taki jest przynajmniej plan, jakie są koszty tego systemu. Chcę Państwu tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę będziemy mogli mówić o ruchomych przetargów kwotach wynikających poza tych 80-16 milionów, ponieważ zarówno 80 milionów, jak i 16 milionów od firm są to kwoty stałe. Po prostu przetargów nie negocjujemy, ponieważ są to kwoty, które wynikają z tego, że te śmieci będziemy musieli oddać do instalacji regionalnych, koszty zarządu, koszty zbierania selektywnego itd. One są po prostu stałe, czyli przetwarzania tych odpadów. Natomiast tę pozostałą część, ona będzie, czyli to jest wywóz tych śmieci, ona jest częścią, która może wynikać. Panie Przewodniczący, chwileczkę, może się uspokoić. Ta świnka dotyczy również redaktorów. Bardzo bym prosił, na następny raz będę zwracał uwagę i do tej świnki będziecie Państwo rzucać pieniążki, bo tak samo Was obowiązuje również dyscyplina ciszy. Jest bardzo ważny temat, to są śmieci, to jest wywóz śmieci, to są opłaty dla mieszkańców. Bardzo bym prosił o powagę i spokój. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy jeszcze raz Państwa, te 80 i 16 milionów są po prostu koszty stałe, które niezależnie od tego, jaka firma wygra przetarg, będą po prostu, będzie musiała ponieść do tego funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi. To są przeliczenia, statystyka wynikająca z tego, tu oczywiście to jest statystyka wynikająca na jedną osobę, mieszkańca Krakowa, ale wiadomo, że ludzie będą płacić od pojemników, czyli od faktycznie wytworzonych śmieci, też od gospodarstwa domowego, ale te szacunki zostały zrobione wcześniej, które pokazują, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę wszystkich mieszkańców, którzy zamieszkują w Krakowie, razem z tymi, którzy nie są zameldowani, to ten koszt nie powinien być wyższy niż 16,70 groszy, natomiast na jedną osobę, a jeżeli byśmy wzięli tylko mieszkańców zameldowanych, znaczy przepraszam, odwrotnie, gdybyśmy wzięli tych, którzy są tylko zameldowani, to 16,70, a gdybyśmy wzięli wszystkich, czyli ponad milion osób, które zamieszkują, to ten koszt nie powinien być wyższy niż 12 groszy. Przepraszam za to. No to jest to, co chwileczką, o czym mówiłem, tutaj są podane tylko statystyki wynikające z tego, jak się szacuje tą ilość mieszkańców Krakowa zameldowanych i tych zamieszkałych, którzy po prostu mieszkają na terenie Krakowa, no i wytwarzają równocześnie śmieci, bo to jest jak jest. Często to jest taka informacja, którą już większość Państwa zna, ale w roku 1 lipca 2011 roku wyszła ustawa o utrzymaniu porządku w gminach oraz niektórych miastach, to jest zmiana tej ustawy. I ona była głosowana 13 maja 2011 roku, wtedy wszystkie kluby parlamentarne, tylko dwóch posłów spośród osób, które głosowało przeciw, natomiast wszyscy pozostali tą ustawę poparli, no dbając o środowisko naturalne. No i to głosowanie jakby wymusiło na wszystkich samorządach w gminie obowiązek tego, co my dzisiaj musimy zrobić, czyli przyjąć według tej ustawy uchwały Rady Miasta Krakowa. Proszę Państwa, wychodząc naprzeciw właśnie oczekiwaniom mieszkańców, po wielu konsultacjach, po wielu rozmowach proponujemy jako Klub Platformy Obywatelskiej takie rozwiązanie. Pierwsze to jest ta metoda pojemnika. To fachowo się nazywa na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a wcześniej nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Tam wytłumaczyłem to, że w sposób prawnej działalności gospodarczej instytucje, spółdzielnie, wspólnoty, także słyszeliśmy o garażach, że jeżeli będą takie garaże, to ewentualnie prawnicy potwierdzą lub nie taką informację, to także będzie można zaliczyć do tych części, których nie zamieszkują mieszkańcy. No garaże nie zamieszkują, to czy można je uwzględnić w tej całej puli nieruchomości. Według nas można, ale ewentualnie jeśli byłyby takie pytania z Państwa radnych, to mam nadzieję, że prawnicy odpowiedzą. Czyli pierwsza metoda ta była dotyczy 80% mieszkańców. To jest metoda od pojemnika. Tutaj bym chciał wyraźnie powiedzieć, że wszystkie wspólnoty, wszystkie spółdzielnie, także w tych miejscach, gdzie są firmy, wszyscy przedsiębiorcy, instytucje będą mogły zastosować tę metodę. Ona zresztą istniała od samego początku.
Proszę Państwa, wychodząc na przeciw właśnie głównie mieszkańcom, ale także firmom, w stosunku do cen, które były zaproponowane w projekcie uchwały, podjęliśmy taką, po wielu dyskusjach, taką decyzję, żeby zaproponować podwyżkę wyłącznie do cen katalogowych. To jest ważne, MPO, żebyście Państwo mieli jasność, ale takie ceny mieliśmy dostępne. Oczywiście firmy proponują różne ceny katalogowe. Niektóre takie same jak mają MPO, jeżeli zbierają selektywnie, jeżeli dają inne worki na śmieci i tak dalej, to te ceny są bardzo porównywalne z MPO. Natomiast oczywiście na rynku są dzisiaj przynajmniej firmy tańsze, ale jakby też działają w innym systemie, już wielokrotnie tutaj zarówno pan prezydent, jak i przedstawicielem to informował. Podjęliśmy taką decyzję i zaproponowaliśmy to panu prezydentowi, żeby te ceny katalogowe podwyższyć wyłącznie o 5%. Czyli tak naprawdę o stopień inflacji, jaki wynika pomiędzy rokiem 2012 a 2012, wychodząc właśnie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby ta podwyżka jednak nie była dotkliwa dla mieszkańców tego. I to znalazło swoje odzwierciedlenie w poprawce Klubu Platformy Obywatelskiej. Tutaj Państwu przedstawiam stawki, które są już w poprawce. Oczywiście można omawiać, ja tylko powiem o tych najważniejszych, otóż odczytam bardzo, co to mówi się. O tych najważniejszych, otóż proszę popatrzeć na te trzy pierwsze pojemniki, to jest 120, 180 i 240. One nawet dzisiaj po tej autopoprawce, mam jakiś błąd korekcyjny, są dzisiaj niższe niż te, które wynikają z cen katalogowych MTO. Oczywiście to są ceny za jednorazowy wywóz. One dzisiaj dla też małych przedsiębiorców, bo ci przedsiębiorcy mają takie próby biorą, będą w dość korzystnych cenach. Myślę, że te stawki, które nawet były negocjowane z innymi firmami, te ceny za te trzy pierwsze pojemniki przy tym, co proponujemy, nie powinny być wyższe od tego, co dzisiaj na rynku pracy. A wszystkie pozostałe ceny od pozycji numer 4 do pozycji 19, bo pozycja za odpady sklasowane nie miała, czyli w celniku nie była ujęta, ona pozostała taka sama. Wszystkie pozostałe ceny obniżyliśmy do 5%. Poprzednio, jak Państwo wiecie, od 9,30, od ponad 9% do 32%, do ponad 32%. Dzisiaj wszystkie te ceny, które proponujemy za te pojemniki, nie przekraczają 5% od ceny katalogowej MPO. Także tutaj wychodzę naprzeciw zarówno mieszkańcom, bo ten pojemnik 1.1, który jest najbardziej popularny, ale nie tylko, dzisiaj uzyskuje w stosunku do ceny katalogowej podwyżkę o 5%. Wszystkie pozostałe pojemniki, te większe, które stosują także przedsiębiorcy, albo także mieszkańcy, ale na górę czy na inne rzeczy, również tylko o 5%. Nie będę tego omawiał, Państwo macie to także w poprawce, ale ewentualnie być tak będzie większy. Często po przeszacowaniu tej propozycji niedobór w systemie wynosi ponad 8 milionów, prawie 9 milionów złotych. Tyle brakuje nam dzisiaj, żeby ten system się zrównoważył, ale wychodząc naprzeciw po pierwsze oczekiwania mieszkańców, po drugie wychodząc naprzeciw temu, żeby ta podwyżka jednak nie była dotkliwa dla mieszkańców, uważamy, że przy targach właśnie z tej kwoty, która jest możliwa na wywóz nie całkowity, tylko ta, która jest możliwa kwoty, które uzyskamy z wywozu odpadów komunalnych, będzie się udać się od 12 do 15% zaoszczędzić. My tak uważamy. W związku z tym ta propozycja, i proszę zauważyć, że już w tej naszej propozycji jest uwzględniona jakby obniżka wynikająca z przetargów, które będą wykonane przez miasto. W związku z tym tutaj znaleźliśmy te pieniądze. Nigdzie indziej, bo gdzie indziej nie mogliśmy znaleźć. Gdyby się okazało, proszę Państwa, że przetargi nie przyniosą takich oczekiwanych efektów, to nie ma innego wyboru, będziemy musieli tego systemu po prostu dołożyć z budżetu miasta. Mam nadzieję po konsultacjach z fachowcami, że tak po prostu się to, że tak się nie stanie. W związku z tym wspólnie podjęliśmy taką decyzję i dzisiaj myślę, że to jest ta propozycja, która jest możliwa do tego, żeby miasto jednak dzieląc to miasto na sektory, na kilka sektorów, te ceny uzyskało niższe niż planowane rozliczeń ludzi, którzy zajmują się odpadami komunalnymi. Czyli proszę zwrócić uwagę, o tyle obniżamy w tej propozycji Klubu Platformy Obywatelskiej wpływy do tego systemu, do budżetu, tak, poprawiam tutaj pan skarbnik. Bo dzisiaj trafiają do budżetu, a później przekażemy to firmom, które na ten tydzień.
Przedstaw się, ta pierwsza metoda to jest upojennika, tak, która ma objąć ponad 80% mieszkańców, firmy, instytucje, to wszystko nie. Kolejną metodą, którą zaproponowaliśmy, to jest od gospodarstwa wodnego. No, tutaj nie mamy jakby możliwości zastosowania innej metody. Ustawodawca nie dopuszcza coś takiego, o czym już Państwu na początku wspomniałem, że dwie te metody odwetów kwadratowych i odwody nie są możliwe do zastosowania, więc zrobiliśmy ten mix od gospodarstwa wodnego w zabudowie jednorodzinnej. I tutaj są to nieruchomości, na których tylko zamieszkują mieszkańcy. Jeśli nie ma żadnej innej działalności gospodarczej, nie ma żadnych usług, jak to czasami się pojawia. Państwa, zaproponowaliśmy stawki od 32,50 do 80,50 zł. Proszę zwrócić uwagę, że to trzeba patrzeć w ten sposób, że to jest dla jednej osoby, potem dla dwóch 44, nie razy dwa, dwa razy 44, tylko to 44,50, to znaczy, że dwie osoby mieszkają w takiej zabudowie jednorodzinnej i tak dalej, i tak dalej. Przy 7, to znaczy, że 7 osób mieszka i płaci 80,50 zł. Powyżej 7 osób, czyli od 8 wzwyższy, ta stawka będzie stała. To jest, proszę Państwa, to naprawdę dzięki konsultacjach też z takiego dnia podjęliśmy taką decyzję, takie wnioski wyciągnęliśmy, że proszę zwrócić uwagę, dla gospodarstwa jednoosobowego dzisiaj, czyli dla tych osób mieszkających samotnie, jedno czy dwuosobowy, no najmniejszym pojemnikiem jest pojemnik 120-litrowy, no po prostu takie są na rynku w Krakowie. Te pojemniki dzisiaj kosztują w granicach, są też ceny poniżej 30, ale już tak średnio, to między 35 a 40 zł. I osoby te, które mieszkają samotnie, płacą tyle. Jeśli chodzi o MPO i kilka innych firm, które także robią selektywną zbiórkę, czyli dają jeszcze worki plastikowe, to jest powyżej 40 zł. W związku z tym osoba, która mieszka sama, zapłaci mniej dzisiaj niż płaci za ten pomnik, znaczy dzisiaj, zapłaci mniej od 1 lipca niż płaci dzisiaj. Osoby, które mieszkają dwuosobowo, czyli rodziny, które mieszkają dwie osoby, zapłacą mniej więcej porównywalną stawkę, to jest około 44,50 zł. Dzisiaj płacą około 41 zł, jeżeli mają podpisaną umowę z MPO, czyli to jest bardzo porównywalna stawka. Rodziny wielodzietne, przechodzę, bo wiem, że tutaj jeśli chodzi o trzeciego do obecnej piątej osoby, będą różne rzeczy, bo różne stawki, tutaj niektórym osobom może wzrosnąć, znaczy rodzina może wzrosnąć, ponieważ wiele osób biera selektywnie, ma kubły na 120 litrów, a tak naprawdę te stawki to są stawki za większe pojemniki, czyli za 180-240. Ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że rodziny te wielodzietne, czyli powyżej 7 osób, a przecież w tych domach jednorodzinnych jest wiele pokoleń, czyli są dziadkowie, są rodzice i dzieci. I te rodziny będą mogły zgłosić, że mieszka tam więcej osób, jak na przykład mieszka 10 osób, będą otrzymywały, będą płaciły tylko 80 zł i 50 groszy. Chcę wyraźnie powiedzieć także, to jest tą stronę mediów, że wszystkie te osoby, które mieszkają w tych gospodarstwach domowych, jeżeli będą się z tego rozliczały, będą mogły zamówić pojemniki dowolne. Znaczy, no wiadomo, no bez przesady, no, żebyśmy też patrzyli, że ktoś ma wynajętą kamienicę czy domek od 12 studentów, no to wiadomo, że te 12 studentów, tych 12 studentów wytwarza więcej śmieci, ale jeżeli dzisiaj zamawiał pojemnik 120-litrowy, a tam mieszkają 4 osoby, to będzie mógł zamówić 240-litrowy i tak dalej, i jako gmina będzie mieli obowiązek takie pojemniki dostarczyć. To samo, jeżeli będzie więcej osób, to dostarczymy 2-3 pojemniki, które po prostu będą w tej samej cenie, czyli po prostu ta stawka się nie zmieni. To jest bardzo ważna informacja. To jest też informacja dla wszystkich Państwa, którzy dbają o środowisko, które chcą dbać o środowisko. Informacja, która wynikała z idei stworzenia tej ustawy. Chodzi o dbanie o środowisko naturalne, czyli w tym przypadku te gospodarstwa domowe, które miały jakby ochotę do tego, żeby te pojemniki zamówić jak najmniejsze, a potem część śmieci gdzieś tam podrzucać albo wyrzucać, no w tej chwili nie będzie takiej potrzeby. Zamówią sobie pojemniki takie, jakie będą miały ochotę, takie będą miały potrzebę. Gmina je dostarczy, te śmieci wszystkie w tych pojemnikach się znajdą, w związku z tym nie będzie jakby potrzeby wyrzucania tego, czy podrzucania tego gdziekolwiek idzie, te śmieci zostaną zabrane z tych pojemników. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy też nadzieję, oczywiście tutaj no to będzie kwestia podejścia do takiego funkcjonowania osób, które wyrzucają te śmieci, czyli nie będą spalały tych śmieci, bo one będą znalazły swoje miejsce w tych pojemnikach. No, ale to już trzeba dotrzeć, że tak powiem, charakter edukacyjny do tych osób, że to spalanie jest szkodliwe także dla tych osób, które to spalają. Natomiast będą mogły
mogły te śmieci i selektywnie, i te zmieszane zbierać bez dodatkowej opłaty. Mówię tutaj o domkach jednorodzinnych i tak to też się będzie działo. No to proszę Państwa, testa, czy Państwo tutaj macie pokazane. No i myśleliśmy, że uda się nam nie zastosować jakby tej samej metody, ale rozbitą na zabudowę wielorodzinną. Niestety prawnicy powiedzieli, że znajdują się w zasobach gminnych takie nieruchomości, w której jest zabudowa wielorodzinna, a zamieszkują tylko mieszkańcy. I żeby nie było pozwów prawnych, to jak Państwo wiecie również dobrze, wynika ta opłata od śmieci, jest odliczana z ordynacji podatkowej, w związku z tym też mogły być potem różnego rodzaju konsekwencje finansowe. Musieliśmy wprowadzić jakby tą samą metodę, ale zabudowy wielorodzinnej. Czyli tutaj w jakichś małych kamieniczkach czy blokach, tam gdzie nie ma żadnej firmy, nie ma żadnej instytucji, czy nie ma tej części niezamieszkałej, nie ma żadnego garażu, no niczego, co to można było podciągnąć pod zabudowę, znaczy pod tą część niezamieszkałą. Proponujemy po prostu dodatkowe statki. Jesteśmy skuszeni po prostu takiego jak prawny. A nie chcieliśmy tego przyjąć jedną stawką, która wynikała z zabudowy rodzinnej, bo tutaj te pojemniki pojawiają się większe. Znaczy one już nie pojawiają pojemnikami 120, 200, 40, 180, tylko bardzo często właśnie to są to te same pojemniki, które pojawiają się w blokach, w spółdzielniach tych dużych, czyli to są te pojemniki 1,1 metra sześciennego. I tutaj pokazuję Państwu te stawki. Proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej na tych pierwszych trzech, gdzie w tych mieszkaniach tak naprawdę w większości mieszkają osoby albo samotne, albo dwu- czy osobowe, bo taka jest prawda w większości, powtarzam, nie tylko, bo oczywiście są też inne rodziny. Te stawki są zdecydowanie niższe niż w zabudowie jednorodzinnej. Jeszcze raz powiem, te osoby wrzucają do pojemników tych takich większych, tak samo jak w tych spółdzielniach czy wspólnotach. Musieliśmy tą stawkę zastosować, żeby zróżnicować tych mieszkańców, bo inaczej po prostu wyszła ta stawka od 32 zł, potem 44. Nie byłoby to sprawiedliwe dla tych mieszkańców, bo oni jednak inaczej te śmieci wyrzucają. No i też mniej osób mieszka w tych mieszkaniach, co były wielorodzinne, gdzie nie ma firm. Intencją też dzisiaj zarządcy systemu, no a w tym przypadku także naszą, jest to, żeby te wspólnoty tych zawodów wielorodzinnych przechodziły jednak na system pojemnikowy. Czyli żeby jednak szukały możliwości wcześniej na system pojemnikowy, on będzie według wszystkich tańszy, dlatego że jak Państwo widzicie, tutaj jedna osoba w 19,50, potem się to troszeczkę spłaszcza, a jak pamiętacie Państwo, na poprzednim slajdzie pokazywałem, że średnio, nawet gdyby liczyć tylko osoby zameldowane w Krakowie, to ta stawka nie powinna być wyższa niż 16,60 groszy na jedną osobę. Tutaj już nawet dla pierwszej osoby jest trochę wyżej. Także sugeruję się tym, żeby jednak przechodzić na tą metodę pojemnika, żeby jednak te zabudowy wielorodzinne, jak się nie da, no to po prostu zostaną w tej metodzie, żeby się Wysoka Rada przyjmie tę uchwałę. Kolejna propozycja, czyli kolejny slajd, to jest informacja o podjętych uchwałach. Chyba poza Gdańskiem, jeśli się nie mylę, nie wiem, to tam ktoś w tym domu poprawi. Chyba Gdańsk, nie wiem, Gdańsk, panie mecenasie, jest czy Poznań, który nie przyjął się uchwały, bo nie pamiętam. Gdańsk. Więc Gdańska jeszcze to jest na razie propozycja. Pozostałe miasta już te uchwały uchwaliły. W związku z tym chciałem Państwu pokazać. Gdańsk tej chwili zaproponował ten projekt, nie ma jeszcze uchwalonej stawki, ale chciałem Państwu zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, są niektóre pozycje troszeczkę tańsze, jak na przykład tej w Łodzi od 120 oraz w Szczecinie od 120, ale de facto wszystkie pozostałe są większe. To prawda, że tutaj można też, trzeba uczciwie powiedzieć, że te pojemniki i ceny tych pojemników zależą też od metod, które przyjmują w tych miastach, więc nie da się tego tak wprost porównać, prawda? Ale wprost się da porównać dla przedsiębiorców i dla instytucji, bo one będą płacić tak, nie mogą inaczej. Znaczy po prostu ci zapłacą w ten sposób. Natomiast jeśli to rozliczyć metodami, to wszystkimi, to prawdopodobne, że to będzie troszeczkę jakby inny układ. Ale proszę też zwrócić uwagę, jak bardzo duża jest różnica na tym pojemniku najbardziej popularnym. 1,10 metra sześciennego, Kraków 75-69 i nie ma miasta z tych, które Państwu pokazałem, do których się porównujemy, które to pojemniki miałyby.
tańsze. W związku z tym naprawdę to jeszcze po tej obniżce z tych 9, ponad 9% do 5 Kraków tutaj wypada najlepiej, jeśli chodzi o ten impact pojemnikowy, to chcę wyraźnie zaznaczyć pojemnikowy. Gospodarstwo zresztą też, bo jak Państwo wiecie, w wielu miastach przyjęto od samego ustawca stawki no bardzo, znaczy pojedyncze, jak Warszawa na przykład, czy 89, niezależnie od tego, ile osób mieszka w tym gospodarstwie, przypuszczam, że jednak wielu mieszkańców będzie oprotestowało tę metodę, bo ona jest wysoce niesprawiedliwa też dla osób samotnie mieszkających. Przechodząc dalej, to pokazuję Państwu na tym wykresie, na tym slajdzie, jak to wynika w kategoriach właśnie wykresu. Proszę zobaczyć, jak znaczne są podwyżki dla tych, to są trzech pojemników, 120, 180 i 240. No tam, przepraszam, tam był 1-1 zdaje się też, tak, także pomyliłem się, jeśli chodzi o te stawki, także proszę zwrócić uwagę, bo 1-1 to jest ta pozycja 75-85. To też wskazuje, jak wysoko jest, znaczy jak nisko jest Kraków w stosunku do pozostałych miast, jak dobra jest ta cena, którą zaproponowali. No bo po prostu dosyć sytuacja to jedynie prawa. Chyba jeszcze raz pokazuję, jakie instytucje, jakie przedsiębiorcy wchodzą do tej pojemnikowej. To już Państwu omawiałem. Dla budynków jednorodzinnych, to są gospodarstwa domowego, dla wielorodzinnych, także gospodarstwa trzecia z tych metod. I to, co mówiłem, że po prostu zarówno chcę też zwrócić uwagę, bo mówiłem o domkach jednorodzinnych, ale jeśli chodzi o wielorodzinne, również będą mogły zamówić więcej pojemników. To jest kolejna rzecz, to znaczy w opłacie tych wielorodzinnych, gdzie zamieszkują sami mieszkańcy, dokładnie będzie taka sama zasada, jak przy domkach jednorodzinnych. Znaczy ci zarządcy, ci realizatory, jeżeli tam tylko sami mieszkańcy mieszkają, to będą płacili stawki od osoby, będą mogli tych pojemników zamówić więcej, będzie ta sama opłata od tych osób, które zostaną zgłoszone. Proszę Państwa, tutaj chcę pokazać coś, o czym nie mówiliśmy na poprzedniej sesji, kiedy była wstępna dyskusja. Zaproponowaliśmy w poprawce także obniżenie cen dla polskich przedsiębiorców, to znaczy tutaj głównie chodziło nam o prace targowe. Państwo pamiętacie, za pracę kontenery, gdzie na przykład na wielu pracach takie prace kontenery występują, ta stawka jest 409 zł za wywóz, za wypożyczenie, znaczy nie, za jedno wypożyczenie, przepraszam. To Państwu pokazuję. A myśmy zaproponowali oczywiście sprasowane śmieci 152. To jest możliwe, jest specjalny kod dla targowic. To wcześniej nie było ujęte, ale jest to możliwe ze względów prawnych. Takie jest rozrzucowanie tych stawek. W związku z tym proponujemy, żeby jednak tym polskim przedsiębiorcom, szczególnie tym takim mikro, bo to są najmniejsze firmy, które są jednoosobowe, no trochę tutaj ulżyć w tych podwyżkach. I tak samo jeśli chodzi o wypożyczenie. My mamy wypożyczenie klasy kontenera na miesiąc 999 zł. Tutaj chcielibyśmy, żeby wprowadzić takie jakby dobowe wypożyczenia ze względu na to, że te prace zbierają przez jakiś czas te odpady do swoich pojemników, ewentualnie potem to pracują. W związku z tym było to zdecydowanie taniej. No, konsultowaliśmy z niektórymi, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi. No i też oczywiście jakaś będzie drobna podwyżka, ale jednak mam nadzieję, że uda się jednak to w tych kosztach pokryć tych prac. To jeszcze raz informacja dla Państwa, to oczywiście nie jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, ale chcę Państwu powiedzieć, że Klub Platformatyski stoi na stoisku, żeby jednak miasto podzielić na kilka sektorów. Przed nami ta dyskusja, taka uchwała najprawdopodobniej, czy projekt uchwały znajdzie swoje miejsce na najbliższej sesji i będziemy Państwu proponowali podział na sektory. To jest na razie kategoria rozważenia. Ze względu na większą konkurencyjność, my tak przynajmniej uważamy też, że na obniżenie cen na wywóz odpadów, jeszcze raz powtarzam, na wywóz odpadów, a nie na całą kwotę, która wynika z gospodarki odpadami, no bo tylko to możemy. Kolejna rzecz, którą byśmy prosili tutaj, zwracamy się do radnych miasta Krakowa, którzy uczestniczą w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a także do przedstawicieli MOPS-u, do Pana Prezydenta, aby jednak także może na najbliższej sesji zaprosić projekt uchwały, który wspierał osoby te najmniej zarabiające, a które dzisiaj były obciążone tymi odpadami w trochę większym stopniu niż dotychczas, żeby jednak gmina znalazła jakieś środki na dofinansowanie, przynajmniej w tym pierwszym okresie, kiedy ta będzie opłata trochę większa niż po chwili dzisiaj. Także mam nadzieję, że taka uchwała znajdzie swoje miejsce. My w pewnym razie sugerujemy, żeby jednak spróbować taką uchwałę podjąć
i porozmawiać z panią dyrektor Rodycką i ewentualnie środki na to jeszcze w tym roku od lipca przyznaczyć. Państwa, na koniec chcę Państwu powiedzieć o rzeczy bardzo istotnej, czyli o kwestii informacyjnej. Tutaj pan prezes Kurtyś zapewnia nas, że tylko po podjęciu tych uchwał taka informacja czynności funkcjonuje pod tym telefonem i na stronie internetowej, ale to trzeba zintensyfikować, to trzeba zwiększyć. I taką informację naprawdę trzeba bardzo dobrze zapewnić. Trzeba też stworzyć punkty konsultacyjne, które będą umożliwiały informowanie się mieszkańców na temat nowego wprowadzonego systemu, ale będą także umożliwiały mieszkańcom podejście do osób, które pomogą im wypełnić deklarację. O deklarację za chwilę. W związku z tym to jest rzecz bardzo istotna. Ja na poprzedniej sesji informowałem o tym kwestii wykładania umów. Dzisiaj pan radny Rosakosiak kończy wspomniał deklaracji. Dziękuję mu za to bardzo, bo to jest bardzo ważna kwestia dla nie tylko mieszkańców, dla firm, instytucji, aby taką akcję przeprowadzić, to faktycznie ustawodawca chyba w pośpiechu zapomniał o tej delegacji, żeby wszystkie te umowy zwróciły swoją ważność. No i oczywiście nie wszyscy mają podpisane umowę z NPO, bo nie będzie rygorystycznie to chodziło, ale faktycznie dobrze wypowiedzieć tę umowę do końca czerwca. W związku z tym taka informacja jeszcze wszędzie się powinna pokazać, zaprosić sobie mediów, ulotek. Tego wszystkiego, czym dysponuje miasto. W związku z tym tutaj też się zwracam z prośbą do pana prezydenta, do pana prezesa o to, żeby jednak taką akcję rozpocząć. Myślę, że po uchwaleniu uchwały powstaną takie punkty. Nasza sugestia była taka, żeby w każdej dzielnicy, czy wykorzystując siedzibę dzielnicy, czy instytucje publiczne, czyli budynki instytucji, takie punkty stworzyć, żeby mieszkańcy mieli jak najbliżej. I mam nadzieję, że taka decyzja zostanie podjęta. Proszę Państwa, i na koniec, jeszcze nie to. I na koniec już nie mam tego na slajdzie, ale proszę Państwa, także po wielu głosach dyskusji na poprzedniej sesji, także naszych, czyli Klubu Platformy Obywatelskiej, tutaj powiem, że to w porozumieniu z prawnikami, to nie my przygotowaliśmy te deklaracje, one są bardzo skomplikowane. Niestety deklaracje muszą być zgodne z ordynacją podatkową, w związku z tym one są trochę bardziej złożone, ale proszę Państwa, w tej chwili te deklaracje będą tylko na trzech stronach, znaczy ewentualne pytania proszę do mecenasów kierować. To jest w tej chwili deklaracja, która będzie już nie na 8-7, tylko na trzech stronach, czy zdecydowanie uproszczona. No niestety dalej wygląda tak jak PIT, ale nie da się tego inaczej zrobić po prostu, ponieważ wynika ta opłata z ordynacji podatkowej, część danych musi być w niej zawarta, tak jak w deklaracjach PIT-owych. W związku z tym zostały te deklaracje przez prawników uproszczone na wniosek wielu radnych miasta Krakowa, także myślę, że... Przepraszam, że pan przewodniczący ma do mnie jakąś uwagę. Także mam nadzieję, że dzisiaj to już będzie zdecydowanie prostsze i będzie też łatwiejsze do wypełnienia, ale także na pewno będzie potrzeba dla wielu osób starszych, ale nie tylko pomoc ze strony urzędu i zarządcy systemu. Przestań na koniec chciałem powiedzieć, że Klub Platformy chciał maksymalnie podwyżkę, bo ona będzie, nie grywajmy, ta podwyżka będzie, jeśli chodzi o całe miasto, do systemu wchodzą wyższe opłaty od instalacji regionalnych, które do tej pory nie były, wchodzi selektywna zbiórka, wchodzą też te pojemniki, które w tej chwili były płacone poza systemem do tych dzwonach, wchodzi wiele rzeczy, chodzi samo o zarządzanie systemu, edukacja, w związku z tym będzie troszkę, ale chcielibyśmy, żeby ta podwyżka nie była znaczna, żeby ona jednak nie dotknęła w sposób znaczny mieszkańców. Stąd ta nasza propozycja tylko o 5% podwyżki pojemników, stąd ta nasza kwestia dbania o te firmy najmniejsze, czyli tutaj prace targowe i te mikroprzedsiębiorstwa, które korzystają dodatkowo z tych opłat. I stąd ta propozycja, jeśli chodzi o tę metodę gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób, która według nas jest najbardziej sprawiedliwa i najmniej dotknie, a w jakimś części też mieszkańców myślę, że przyniesie korzyści. Będzie to jakaś druga niewielka, ale jednak także, która w tym systemie okaże się, że będzie płaciła mniej, a będzie zbierała selektywnie, będzie dbała o środowisko naturalne, będzie dbała o to, o co chodzi naszym dzieciom, no i nam także, a także o to, co się będzie działo w kategoriach umów, które podpisaliśmy, będąc członkiem Unii Europejskiej, bo jak Państwo wiecie, my tam selektywna zbiórka musimy zapewnić w znacznie większym stopniu już dzisiaj, w przeciągu najbliższych kilku lat. Kończąc, chciałem podziękować za wysłuchanie poprawek Platformy Obywatelskiej i prosić Państwa o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja zwracam uwagę tylko dlatego, że deklaracja będzie w kolejnych punktach. Dlatego to zwracam uwagę. Ale ja chciałbym... Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, ja oczywiście mówiłem te poprawki dotyczące wszystkich punktów, ale dotyczące wszystkich trzech, także proszę mi wybaczyć, że w kolejnych punktach już nie będę zabierał głos. W takim razie zarządzam, że otwieramy dyskusję, otwieramy dyskusję do wszystkich trzech projektów i później przystąpimy do głosowania. A więc otwieram dyskusję. Bardzo proszę, elektronicznie zgłaszamy się. Pierwszy jest Włodzimierz Pietryc, ale Edward Porecki, bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja krótkie sprostowanie do Pana Przewodniczącego Wojciecha Wojtowicza, ponieważ projekt, znaczy ustawa sejmowa w pierwszej wersji posłowie Prawa i Sprawiedliwości się wstrzymali od głosowania, byli przeciwni. Natomiast jeżeli chodzi o nowelizację, to byli za. I to jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie również pragnę wyjaśnić, że 5 marca 2013 roku został zgłoszony do Trybunału wniosek złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w temacie tej ustawy. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, ale myślę, że to już później zwrócę się do mojego szanownego kolegi Wojciecha, żeby wytłumaczył, gdzie on widzi tylko podwyżkę 5%, bo ja niestety się nigdzie nie zobaczyłem, tylko dużo, dużo większą się zobaczyłem. Ale to może tak na marginesie i później powie, gdzie, bo ja według siebie tylko biorę, do tej pory płaciłem od osoby 8 zł 86 groszy. To mogę tylko tyle powiedzieć, tu się mówi o 16 zł, tutaj nie mówimy o pojemnikowej i tak dalej, to się zgadza. Natomiast, drodzy Państwo, co innym chodzi? Chodzi mi o to, że nie ma zachęty do segregacji odpadów. I to jest rzeczą, myślę, najgorszą. Tu było mówione przez chwilę przed moim przedmówcą, że oczywiście edukacja i tak dalej, ale nie ma tej mobilizacji. Powinna być mobilizacja taka, że zachęcamy mieszkańców, no to albo dużo, dużo mniej płacimy za te odpady, które segregujemy i wtedy no jakiś korzystny jest. Oczywiście gmina ma korzyść, mieszkanie ma korzyść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubu Adam? Bardzo dziękuję. Adam Ignat, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja muszę powiedzieć tak, że cała uchwała oczywiście można, ustawa, można nawet dyskutować, bo jeżeli ustawa jeszcze nie weszła w życie, jak była poprawiona, to znaczy, że to był trudny problem, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób pozytywnie rozwiązany, dlatego że problem selektywnej zbiórki odpadów, problem śmieciowy istniał, istnieje i pewnie przez pewien okres jeszcze będziemy testowali te uchwały, które dzisiaj podejmujemy, pewnie będą w jakiś sposób sprawdzane, weryfikowane i mam nadzieję, że korygowane z korzyścią przede wszystkim dla całego systemu, dla miasta i dla mieszkańców. Natomiast mogę powiedzieć tak, że oczywiście, że wzrastają koszty, ale to ustawa dzisiaj w sposób, można powiedzieć, o 100% zmienia pewną optykę i zmienia sposób naliczania opłaty śmieciowej, w związku z powyższym trudno, żeby ona pozostała na tym samym poziomie. Ale chciałbym jedno podkreślić, że w całym tym systemie gospodarowania śmieciami Kraków jest właściwie taką jednostką, miastem przodującym, dlatego że kiedy że mamy przygotowany cały program selektywnej zbiórki, to oprócz tego budujemy spalarnię, co jest jednym z największych sukcesów, chociażby po kwocie, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Natomiast cały system, ja myślę, że tutaj w rozmowie z panem prezesem NPO, które tym się zajmuje. Wyszło jedno, że selektywna zbiórka odpadów w tej chwili jest jakimś takim okresem, będzie przejściowym, dlatego aby mieszkańcy jednak w swojej świadomości dołożyli wszelkich starań, aby prowadzić tą selektywną zbiórkę. My dzisiaj zakładamy, jak gdyby dobrą wolę wszystkich, zarówno mieszkańców domków jednorodzinnych, których bardzo łatwo jest weryfikować, ale również mieszkańców domów wielorodzinnych, szczególnie blokowych, gdzie wiele osób jest anonimowych, że jednak ta zbiórka zapadnie, przyjmie się mentalnościowo i selektywna zbiórka odpadów poprzez kontenery, czy to kuby, które w tej chwili istnieją, czy poprzez nowe gniazda gromadzenia tych odpadów selektywnie, czyli segregacji wtórnej,
że to zafunkcjonuje i mieszkańcy będą do tego dążyli, aby to jednak robić, dlatego że jest to z korzyścią, no opłatą, jest to 50% opłata niższa. Natomiast po pewnym czasie jednak weryfikacja nastąpi i być może, że wtedy niektórzy mogą się rzeczywiście zdziwić, że nie prowadzą tej selektywnej zbiórki, no będą musieli płacić więcej za odpływ tych odpadów komunalnych śmieci. Także ja myślę, że na dzień dzisiejszy uchwały są przygotowane w sposób staranny. Tutaj na pewno pan przewodniczący Wojtek Wojkowicz dołożył dużo starań, bo czynnie w tym bardzo udział brał. Klub Przyjazny Kraków również spotykał się z prezesem, w tym tematach rozmawiał. Także myślę, że to, co zostało wypracowane, jest takim kompromisem między tymi podwyżkami, które nastąpić muszą, a które są zminimalizowane, co zresztą, jak pokazał tutaj kolega, no w jaki sposób system się nie domyka, ale liczymy na to, że domknie się w całości po przetargach, a jeżeli nie, no to proszę Państwa, na pewno będziemy musieli się też nad tym zastanowić, w jaki sposób skompensować ten niedomknięty system. Także ja myślę, że dzisiaj stoimy przed no waszą właściwie decyzją, bo uchwałę też trzeba przyjąć i przyjazny dla tego, który będzie popierał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie pan głosu pan Bolesław Kruszy. Prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Pierwsze chciałem sprostowanie na nim wypowiedzi pana radnego Wojtowicza. Radni Prawa i przepraszam, posłowie Prawa i Solidarności głosowali za ustawą, głosowali za nowelizacją tej ustawy. Zresztą został złożony wniosek do Trybunału w sprawie tej ustawy. Jeżeli chodzi o dalszą sprawę, to zdaję sobie z tego sprawę, jak i mój klub, że po raz kolejny przerzucono na barki samorządów właśnie sprawy związane tutaj z tym działaniem, które związane przede wszystkim z finansami. A więc to my mamy podjąć decyzję w sprawie naszych mieszkańców, czyli sięgnąć im do kieszeni. Jeżeli chodzi o sprawy, które tu przedstawiał mi kolega radny, muszę powiedzieć, że mam wielkie wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawę finansową. Proszę Państwa, do tej pory żeśmy płacili bezpośrednio tej instytucji, jednostce czy firmie, która nas bezpośrednio obsługiwała. Mieliśmy to, co liberałowie mówią, wolny rynek. Ja nie musiałem, w tej chwili sam robiłem własne rozeznanie i zawierałem umowę z konkretną firmą. W tej chwili będziemy mieli monopolistę, jakim będzie gmina. A do tej pory nie usłyszałem tutaj, czy było rozeznanie rynku finansowego, ile mieszkańcy płacili właśnie tym firmom. Od tego moim zdaniem należało wyjść. Jakie pieniądze mieszkańcy płacili dotychczas za śmieci? Teraz, gdy będzie płacił każdy Krakowianin od niemowlaka do emeryta, to zdrowy rozsądek podpowiada, że po prostu będzie to kwota o wiele wyższa. Ponieważ poprzednio, jak sami wiemy, nie wszyscy Krakowianie mieli zawarte umowy. Wręcz do tej pory to jest niezbadane i nie wiemy dokładnie, ile nie miało. Dlatego uważamy, że spokojnie można było wziąć jeszcze, zastanowić się właśnie w tej materii. Chciałbym też Państwu przypomnieć, że
Klub Prawa i Sprawiedliwości. W tamtym roku widział już ten problem i stosowne poprawki, które kolega radny Pietruś zgłaszał, zostały przez Państwa odrzucone. Klub Platformy Obywatelskiej i Klub Przyjaznych Kraków bierze bardzo dużą odpowiedzialność na siebie. To Państwo zadecydowali i zadecydujecie w tej chwili o tym, jak głęboko sięgacie do kieszeni krakowskiego podatnika. Powiem jeszcze jedno. Tutaj w wypowiedzi mojego przedmówcy padła propozycja, żeby nad tymi teraz sprawami pochyliła się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Tak się stało, że jestem członkiem tej komisji. Współczuję przewodniczącemu tej komisji, ale chyba jeszcze bardziej pani dyrektor, bo stan finansów i stan w tej chwili rodzin polskich zubożenia jest tak duży, że ja nie wiem, skąd weźmiemy te pieniądze, żeby dopłacać do tej podwyżki, która czeka mieszkańców. Myślę, że najbliższy czas pokaże, czy to, co Państwo proponujecie, rzeczywiście się sprawdza, tak jak tu elegancko było pokazane pisanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. W jakim trybie? Adwocem. To za chwilę się, za chwilę. Za chwilę. Pan Dominik Jaśkowski. I ten. I Adam. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No, wysłuchaliśmy tutaj wystąpienia pana radnego Kościoła, który tak zlamentował nad tymi propozycjami, natomiast ze zdziwieniem odnotowuje fakt, że jednak klub Prawa i Sprawiedliwości żadnych alternatywnych pomysłów na stawki śmieciowe, na system śmieciowy nie zgłosił. A szkoda, bo mielibyśmy dzisiaj nad czym debatować. Teraz Wysoka Rada stoi przed trzema alternatywami. Pierwsza alternatywa, która jest mamy odrzucana wszystkie projekty uchwał, wojewoda będzie wyznaczał ceny, które pewnie nie będą się różniły od propozycji prezydenta. Druga sprawa, możemy przyjąć projekt uchwały z propozycjami prezydenckimi, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców Krakowa. Mamy też poprawki Klubu Platformy Obywatelskiej, które w wielu przypadkach te propozycje łagodzą. I w wielu przypadkach powodują, że mieszkańcy faktycznie zapłacą za śmieci mniej, ale również co najważniejsze, porządkują cały system. To znaczy wprowadzają wymogi, wprowadzają na przykład to, że każdy właściciel nieruchomości, który domku jednorodzinnego, tej nieruchomości jednorodzinnej, będzie mógł dowolny kontener zamawiać, co faktycznie wpłynie na mniejszą liczbę śmieci wyrzucanych nielegalnie. Więc te poprawki są tak naprawdę, które są sobie zaproponowane najbliższym wzorem i trudno dzisiaj myśleć, że możemy je odrzucić. Natomiast na szczęście to nie jest koniec ustalania stawek śmieciowych, ponieważ będziemy mieli przetargi na organizację transportu śmieci, to jest około 40% kosztów całego systemu. I pewnie te przetargi pokażą nam, że te założone ceny będą niższe. W związku z tym pozostaje pewna liczba środków, pewnie to będzie kilkanaście milionów pieniędzy, które będziemy mogli zmniejszyć cały koszt tego systemu. I to jest ważne, aby ta obniżka, która powinna nastąpić po przetargach na obsługę do odbiór śmieci i dowóz śmieci do punktów segregacji odpadów, żeby ta obniżka objęła ten segment mieszkańców, którzy według tego nowego systemu zapłacą najwięcej, czy będą mieli największą podwyżkę. Gdzie jest problem? Otóż problem jest w tym, że wszyscy tutaj podajemy tak zwane ceny katalogowe za zbiornik, za ten pojemnik odpadów, prawda? W większości spółdzielni nikt nie płaci takich cen. Te ceny są często o 100% niższe.
duże spółdzielnie, duże administracje, takie jak na przykład spółdzielnia Ołowej. Ale wiele tego spółdzielni mają własne różne negocjowane umowy. I tam ceny kontenerów, jak to sprawdza Sony, wynoszą po 40 do 50 zł. To są realne ceny. To system dzisiaj wprowadzany co 78 zł, niestety co 75 po poprawce, po naszej poprawce, no niestety to dowodujemy w tym segmencie dużą podwyżkę. Dlatego ważne jest to, aby po przetargach na odbiór śmieci jeszcze raz ceny zweryfikować i w tych właśnie segmentach, których ta podwyżka w tutaj naszej decyzji będzie największa, stworzyć uchwałę, która te ceny będzie obniżała, ale uchwała nie jest bardzo ważna. Tego, aby cały system na się równoważył. Jeżeli przetargi, wolny rynek zweryfikują na te ceny niżej, wtedy trzeba będzie poprosić o rekompensację. Ja liczę na to, że taki projekt pan powstanie. Rozmawiałem z sklepie tutaj z panem Radną Warszawą, liczę też na ukazu, że taki projekt nie napiszemy. Rozmawiałem z kilkoma pięćdziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, którzy również w tej sprawie wyrażają daleko wydatkującą pomoc i wsparcie. W związku z tym po przetargach trzeba to jeszcze będzie raz wszystko policzyć i zaproponować w tych segmentach, kiedy ta podwyżka będzie największa, po prostu korygująca różni, ale oczywiście poprawa tej strony to zawsze będzie to warunkiem, aby system dążył do, niestety dążył do tego, aby się sam finansował, sam finansował. Wydaje mi się, a to jest taka moja analiza tutaj też radnych Abramach przez Komisji Budżetowej, właśnie się taką osobę dyskusji budżetowej się ze mną zgodził, że te przetargi powinny zmniejszyć tą cenę około 15-30%, więc myślę, że 15% obniżka tych opłat będzie możliwa i to musimy zrobić jak najszybciej zaraz po uprawowaniu przetargów, aby część Krakowa, na połowę Krakowa nie skazywać na podwyżki do 40-50% za śmieci. Także reasumując, lepiej jest działać pozytywnie, lepiej jest wykorzystywać pozytywy systemu niż lamentować, jak miało to miejsce w wystąpieniach Rady Niestety Prawa i Sprawiedliwości. Szkoda, że Państwo nie zaproponowaliście jakichś poprawek alternatywnych rozwiązań. Tego, że brak w tej debacie brakuje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Iddał Adwocen, tak? Króciutko. Adwocen. Ja chciałem panu radnemu Kosiorowi powiedzieć, że ciągłe mówienie takie, że klub Przyjazny Kraków, klub Platformy Obywatelskiej bierze odpowiedzialność i na swoje barki, no ktoś ją musi wziąć, panie radny. To tak wynika, że ktoś te decyzje musi podejmować i to, co pan radny Jaśkowiec powiedział, jeżeli my nie podejmiemy tej decyzji, to być może, że inną, mniej korzystną podejmie za nią wojewoda i lepiej mieć wpływ na te decyzje, żeby one były mniejsze. Proszę również nie mówić, że Państwo nie macie z tym nic wspólnego, bo sam Pan przed chwilą powiedział, że panowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości poparliście tą poprawkę, która była do tej ustawy. A my tu nic innego nie robimy, tylko po prostu wprowadzamy w życie tą ustawę, którą również posłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Gilewski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, na parę aspekty chciałbym zwrócić uwagę na dotyczące uchwał księciowych. Mianowicie, otrzymaliście Państwo zapewne różne interwencje maila. Ja bym z nich chciałbym przeczytać w takim fragmencie, bo wydaje mi się on bardzo istotny, jest to głos mieszkańca domów jednorodzinnych. A z systemu widać, że to jest prawie 200 tysięcy mieszkańców Krakowa. I może zacytuję fragment tego maila, który wydaje się danym przynajmniej najistotniejszym. Stawki dla mieszkańców domów jednorodzinnych wzrosną o kilkadziesiąt procent. Będzie to oznaczyło, że znowu miasto próbuje podreperować budżet niesprawiedliwymi metodami, dokładając kolejny podatek klasie, pozwól się Boże, średniej, tak jakoby w Polsce domy rodzinne świadczyło majątności. Wywóz 120 litrów pojemnika w firmie Niki kosztuje mnie 19 zł. I to się jej opłaca.
Mieszkamy we dwoje domu jednej rodziny, śmieci segregujemy. Posegregowane worki firma odbiera gratis. Teraz mamy płacić 44,50. Przecież to ponad 100% więcej. Podczas gdy Kowalski z bloku podwyżki nie odczuje wcale. Skoro ludzie wożą śmieci do lasu, czy też na osiedlowe śmietniki, dlaczego nie walczyć z patologią, tylko karać tych uczciwych? No i ostatnie pytanie. Co Państwem kierowało poza zrozumiałym strachem przed rewolką podczas wyborów, kiedy decydowaliście o stawkach dla osiedli? Mieszkańcy domów są mniej awanturujący się. Także pozwoliłem sobie na takim przeczytaniu, że Państwo też to rozsłyszeliście na nas, że wydaje się to pozwanie na ich ochronę serca. Mieszkańcy mają poczucie tego, że nowy system sieciowy jest zły i jest to kolejną podwyżką. Tak to traktują. Niezależnie od tego, co my tutaj powiemy, czego wymaga Unia Europejska, co ustawodawca nam uchwalił. Większość, zdecydowana większość mieszkańców czuje się pokrzywdzona, oszukana, dlatego że proponuje im się, tak jak temu mieszkańcowi w domu jednorodziny, który tutaj przedstawia swoje wyliczenie, że jest to 2% podwyżka. Dodatkowo się tutaj jeszcze na pewno nie spojawia między mieszkańcami domów jednorodzinnych, a bloków. Mieszkańcy stwierdzi, że tam symbolicznie to 5%, o którym tutaj było już mowa, a on ma ponad 100%, bo skoro firmy Miki 19 zł miesięcznie i bezpłatnie odbiera od niego posegregowane worki, to się jej opłaca, a teraz do nowego systemu proponuje mu się 44,50 przy dwóch osobach do mojej rodziny. Więc jest to oczywiste, że jest to odbierane i słusznie jako podwyżka, takie jest uczucie społeczne i myślę, że Państwo macie tego świadomość. Mieszkańcy mają coraz mniej cierpliwości, bo ostatnimi czasy przynajmniej kilkanaście różnych podwyżek dostajemy, a ta ich podwyżka, ten mail dotyczy wszystkich mieszkańców, bo nowy system dotyczy wszystkich. Więc to jest jedna uwaga, że żebyście Państwo mieli się na rzecz, to jest odbierane, bo może nie wszyscy mają mieszkańców Krakowa. Natomiast druga rzecz, o której chciałem tutaj wspomnieć, ona też już tutaj się pojawiała w dyskusji, mianowicie sprawa wypowiadania. W związku z tym, że żyjemy w takim kraju podobną, tak czy sytuacją, przynajmniej w państwie prawa, dodatkowe obowiązki czy ciężary, czy podatki nakładane przez mieszkańców są nakładane ustawowo. I w tym przypadku, jeśli chodzi o sprawę wypowiadania umów, ustawa tego nie reguluje. To jest oczywiste domniemanie, że to nie na mieszkańcach będzie już ten dodatkowy obowiązek, tylko na tym to wprowadza nowe zmiany, nowy system. Czyli w tym przypadku nie mieszkańcy powinni wypowiadać umowy, na przykład ci mieszkańcy, którzy mają umowy z MPO, nie oni powinni wypowiadać te umowy, tylko to MPO, które uczestniczy w miejskich kraków zaprowadzania nowego systemu, to obowiązkiem MPO jest wypowiedzenie umowy mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że 50% mieszkańców Krakowa nie wypowie tych umów, tych mieszkańców, którzy już mają umowę z MPO. Co wtedy Państwo, nie wiem, MPO ma jakiekolwiek instrumenty czy miasto, żeby ich karać, straszyć, represjonować. W związku z tym ja wnioskuję o to, aby umowy, które przynajmniej dotyczą tych umów i tych mieszkańców, którzy mają podpisane umowy z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania, wypowiadała strona MPO, która zmienia system z punktu widzenia mieszkańca, a nie mieszkańca. Ustawodawca nie nałożył żadnych dodatkowych obciążeń obowiązków na mieszkańców, w związku z tym to jest po stronie instytucji, administracji, w tym przypadku MPO, nie po stronie mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan adwokat, pan przewodniczący Bolesław Kosio, potem pan przewodniczący Wojtowicz. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem odpowiedzieć przewodniczącemu Klubu Przyjaciół Kraków. Chyba pani wysoko, szkoda, że go nie ma. Jeszcze raz, posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za nowelizacją. Trybunał Konstytucyjny się wypowie a propos tej ustawy. Natomiast, proszę państwa, akurat jestem, przyznam się, w firmie Miki. Jak patrzę na to, to mam też wątpliwość, jako zwykły mieszkaniec Krakowa, na co mam więcej płacić. Ale nie o to chodzi. Natomiast Państwo radni, ja bardzo proszę o spokój. Natomiast proszę Państwa, jestem, byłem i będę za odpowiedzialnością. Zawsze to, co wykonuję, to, co się podejmuje, to odpowiadam za siebie. Myślę, że Państwo również, jeżeli podejmujecie decyzję,
a jesteście w tej chwili po podpisaniu porozumienia z prezydentem, działacie wspólnie, no to bierzecie odpowiedzialność. Nie rozumiem tutaj jednej rzeczy. My, naszym zadaniem w tej chwili jest pokazywać błędy, ale nie tylko wskazywać również pewne rozwiązania. Jak na razie Państwo nie korzystacie z tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Wójtowicz ad vocem. I pan Bogusław. Tak jest. Jestem w moim przeszłości, panie prezydencie, Cygarado, wyprosiłem Ciebie adwocem, ponieważ myślę, że zaszło pewne nieporozumienie w wystąpieniu pana radnego Gilarskiego i także informacja od mieszkańca albo była nieścisła, albo ten mieszkaniec nie zrozumiał kwestii związanych z tą podwyżką, ponieważ ona jest dość istotna. Wspomniał pan o firmie Miki, no to skoro już pan wspomniał o niej, to ja też pozwolę sobie ją dzisiaj tylko taką przedstawić, bo chcę panu powiedzieć, panie radny, że ma pan rację, 19 zł tylko za jednorazowy wywóz. Tak, wiecie, ja... Ale ja nie mam pretensji do nie oceniam, tylko mówię o tym, że trzeba mieszkańców informować po prostu, że on dzisiaj też po prostu jakby nie do końca chyba sprawdził swoje ceny. Ten cennik, który jest zwieszony na stronie internetowej, akurat Miki ma wywieszony cennik, który można sprawdzić to w tej chwili nawet, to jest 19 zł za pojemnik 120-litrowy najmniejszy przy jednorazowym wywozie, w związku z tym to jest powyżej 40 zł miesięcznie przy dwukrotnych wywozach, no bo tak, no nie wiem, 38 to jest 2,2 wywozu, bo jest miesiąc ma więcej niż 28 dni, większość miesięcy ma 30 albo 31. W związku z tym dokładnie 26 wywozów w skali roku nie można to przydzielić, bo to po prostu 52 tygodnie są w skali roku, czyli jak się pomnoży, przydzieli to przez 2, to tyle to wychodzi. Ale ja to liczę, to jest 40 zł, coś tam proszę. I faktycznie firma Miki dostarcza te siatki plastikowe, więc dba o sobie jak na zbiórkę, ale nie jest to 19 zł. I proszę też informować, jeśli taka jest możliwość, rzeczywiście pana radnego, a jak nie, to ja tutaj z tej strony informuję, że akurat firma Miki dbając naprawdę o sobie jedną zbiórkę, tak samo jak MPO, te stawki ma bardzo porównywalne, bo te stawki MPO i Miki są dzisiaj na tym samym poziomie, jeśli chodzi o ten pojemnik. Czyli powyżej 40 zł. Ten mieszkaniec zyska na tym, jeżeli to jest osoba, która mieszka samotnie, to będzie płacił 32,50. Jeżeli dwie, to będzie płaciła 44,50, czyli będzie płaciła o 1,50 zł albo 2,50 zł więcej w tej pory. Będzie mogła sobie zamówić pojemnik nie 120 litrów, ale 180, jeżeli wytwarza więcej śmieci, tak żeby po prostu to śmieci wiedzieć, żeby po prostu 20 litrów wskazać. Przepraszam bardzo za to. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan burmistrza coś mówię. Panie przewodniczący, ja pan mocy nie mam. Nie, już nie ma nikogo za to. Proszę Państwa, nie ma ideałów. To, co nam zaproponowano, wynika z rewolucji śmieciowej, którą dla gminy w Polsce zaserwowano. Ale zaserwowano zgodnie z ogólną dyrektywą Unii Europejskiej. Jako się do tego stosujemy, jak 95% krajów Unii Europejskiej, albo będziemy płacili kary. No, w związku z tym została wprowadzona ustawa. Koledzy z PiS-u się kłócą, czy przy nowelizacji, czy nie, ale w końcu głosowali za tą uchwałę, bo nowelizacja też jest przyjęciem uchwały. Cele tej uchwały są dość jasne. Żeby śmieci były pod kontrolą, bo wtedy nie będą niszczyć środowiska. Realia się popatrzą. Niewątpliwie jest tak, że to, co się dzieje przy tej uchwale, pokazuje siłę rynkowego podejścia do załatwiania spraw. Czyli takiego, gdzie ceny są zróżnicowane. Tym niemniej podporządkowujemy się, jesteśmy krajem będący w Unii Europejskiej, podporządkowujemy się temu, tak jak 95% krajów Unii Europejskiej, i to realizujemy. I to po pierwsze. Po drugie, nasze podejście zostały przez Wojtka Wojtowicza zaprezentowane. To jest metoda mieszana, taniej niż zaproponowało MPO. Ukłon dla przedsiębiorców i ukłon dla rodzin wielodzietnych, to było podkreślane. I co też było powiedziane, staraliśmy się minimalizować ryzyko w postaci dopłat z budżetu. Te dopłaty są na poziomie 9 milionów, ale być może uda się je zniwelować. Alternatywa, którą tak naprawdę tu nie przedstawiono, chociaż mówił częściowo mi pani Jaszkowiec, jest taka. Nie przyjmujemy tej uchwały, czyli ustawia to wojewoda, mieszkańcy dostają wiele potrzeba. Czy to jest remit? Nie, proszę. Przyjmujemy propozycję prezydenta, mieszkańcy dostają i MDO, mieszkańcy dostają warunki do uszczelnienia wynikające z poprawki. Jedyna szansa, żeby złożyć poprawkę. Nie złożono jej, no to jaką mamy alternatywę? Chcecie Państwo nic nie zrobić? To będzie gorzej. Więc moim zdaniem tutaj dość jasna jest i klarowna sytuacja. Utrzymać tak jak jest, czy nie da?
No to też wszyscy o tym wiedzą. Skutki. Część taniej będzie miała, droższe. I to niestety jest tak, kiedy przestaje funkcjonować rynek, a zaczyna funkcjonować jedna zasada. No ale ponieważ na to, żeśmy się zdecydowali, bo jest to konsekwencja wcześniejszych rzeczy, więc tak musi być. Ktoś tu mówił o Miki. Ja jestem od wielu lat rzetelnym klientem firmy Miki. Płacę 260 zł kwartalnie, czyli 70 parę złotych miesięcznie. Za część recyklingowaną, część nierecyklingowaną. Więc Miki też różnicuje te rzeczy. Proszę Państwa, przetargi. To była mowa. Za chwilę będą przetargi. Części gmin te przetargi są kilkanaście, kilkadziesiąt procent poniżej ceny branej do tej analizy. W części będzie pewnie nie. Te 8-9 milionów to już jest antycypowanie, czyli wyprzedzanie tego, że przetargi będą w granicach 10-15% niższe. Jeżeli będą jeszcze niższe, to będziemy mieli okazję korygować te rzeczy. Mam nadzieję. Kolejna sprawa. Spalarnia. Ja to tylko krótko powiem, ale wydaje mi się, że nasze opóźnienie w sprawie spalarni spowodowały, że druga część systemu, czyli koszty zagospodarowania, są nieco wyższe. I to też pokazuje, co, do czego prowadzi zwlekanie nad pewnymi inwestycjami. Sprawa kolejna. Co dalej? Niewątpliwie najważniejsze jest to, żeby te uchwały przyjąć, przeprowadzić przetargi, przeprowadzić promocje i zobaczyć, jakie będą skutki przetargi. Jeżeli będą skutki, dokonać korekt. Kolejna sprawa. Jak to w innych miastach? O tym mówił Wojtek, ale myślę, że warto jeszcze raz przypomnieć. Bardzo różnie, proszę Państwa. Owszem, są Kubły. W Kubach jesteśmy, można powiedzieć, liderem najtańszej oferty. Ale jak się wyjdzie na spodę Wrocławia, jak się ma rodzinę jednoosobową, płaci się mniej niż w Krakowie. Jak się ma rodzinę trzyosobową i więcej, płaci się o wiele więcej. Tam jest taki kalkulator. Wejdźcie sobie na stronę innych miast, Poznania, Łódź i tak dalej. Gdyby u nas było 12,5 zł od osoby, to 6-osobowa rodzina płaciłaby 75 zł, a będzie płacić 50 par, 60 par, o 10 zł mniej. Proszę Państwa, no jakieś, tu nie ma jednolitego sposobu. Nie można powiedzieć, że u nas będzie zdecydowanie taniej niż u innych, ale w pewnych aspektach będzie tak, w pewnych aspektach będzie droższy. Podsumowując, proszę Państwa, po długiej dyskusji wydaje się, że ta sprawa ma ostatni czas, żeby ją podjąć. Jeżeli tego nie zrobimy, jako Rada przekażemy nasze uprawnienia wojewodzie. Czekamy na przetargi i czekamy na to, co z tych przetargów wyjdzie. I to będzie drugi etap dyskusji o świecie. Na pewno ta rewolucja pokazuje, że rynek jest lepszy niż monopol. Ale z drugiej strony zewnętrznie zostaliśmy do tego spowodowani. Wszyscy za tym personalnie głosowali, w związku z tym stosujmy się do tego. Proszę Państwa, podsumowując, myślę, że jestem zdecydowanym zwolennikiem tej poprawki klubowej, o której mówił Pan Radny Wójtowicz i mam nadzieję, że te uchwały, bo to nie dotyczy jednej uchwały, tylko kilku, zostaną przez nas przyjęte, szybko wdrożone i opatrzność nad nami będzie czuwała i rynek spowoduje, że ceny wywozu będą niższe niż założono, a to spowoduje jakąś korektę w rynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Pan Włodzimierz Pietryk. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja się też ustosunkuję do tych wypowiedzi poprzedników, w szczególności w zakresie, że Prawo i Sprawiedliwość nie składa poprawę. My dwa tygodnie temu nie składaliśmy odrzucenie w pierwszym czytaniu tych projektów, tak ponieważ one się nie nadawały do poprawy. O czym nawet świadczy poprawka Platformy Obywatelskiej i oto poprawka Prezydenta, która de facto jest napisaniem nowego projektu uchwały. W całości jest wymieniona treść, w zasadzie nic nie zachowała. W związku z tym mamy taki etap, że tak naprawdę dzisiaj mamy projekt uchwały bez możliwości do poprawiania. Bo tak jak mówię, poprzedni się nie nadawał do uchwały. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na poprzedniej sesji mieliśmy zgodnie z ustawą, ustawa, Rada Miasta Krakowa została zapoznana z pełnym bilansem wpływów i wypływów w zakresie polityki sieciowej. Na dzień dzisiejszy ja nie znam bilansu do poprawki Pana Prezydenta. O poprawce również tego nie ma. Bilansu, który pokazuje, ile pieniędzy i z jakiego tytułu, z tych poszczególnych składników, które są w projekcie uchwały wymienione, tych poszczególnych cen, ile będzie wpływów
ile będzie wydatków związanych, bo jak ustawa narzuca, że powinno być to zbilansowane i na podstawie takiego bilansu Rada Miasta Krakowa świadomie podejmuje decyzję, jeżeli takiego bilansu nie ma, czyli uchwała jest podejmowana w ciemno, czyli bez jakichś podstawowych, czyli wykładni finansowych. I to, no, powiem, że autopoprawka jest zgodna z decyzji, jeżeli chodzi o autopoprawkę pana prezydenta i poprawkę Platformy w dobrym kierunku, ale to, co podnosiliśmy jako członkowie Prawa i Sprawiedliwość, nie dopuszczamy do podwyżek, nie uzasadniamy, nie będę to powtarzał, dlaczego te podwyżki nie powinny mieć miejsca, poza oczywiście przetargami. To, że systemowy jeszcze 20% dodatkowej śmieci, których nie ma w systemie obecnie, i jeszcze wiele innych czynników, to nie będę powtarzał. Natomiast chciałbym też jeszcze podnieść jedną sprawę. Nie zgadzam się, że brak spalania śmieci powoduje wyższe koszty, dlatego że z tego co wiem, to harmonogram pan prezydent zapewniał, nie jest naruszony, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, więc nie widzę tutaj uzasadnienia, że jakieś tam koszty się tutaj w tym systemie pojawią. Natomiast tak naprawdę prawdziwe koszty to są brak recyklingu, brak większego odzysku i to jest gdyby powód, że system może więcej kosztować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Stanisław Rakta. Szanowni Państwo radni. Ja powiem tak. Po pierwsze zawsze jak powtarzałem mantrę. Przyjętą ustawę, okej, dla mnie. Musimy się dostosować do przepisów Unii Europejskiej, okej. Segregacja ma kosztować, mówię też okej. Ale stawiam jednak pytanie, dlaczego za ustawą nie idą pieniądze do samorządu, do Krakowa? Tak jak w temacie edukacji i innych sprawach. Dlaczego nie idą pieniądze? Jeżeli rząd decyduje, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej musimy być na wyższy poziom, jak chodzi o śmieci, to dlaczego za tym nie idą pieniądze? Tylko pieniądze, ustawa wprowadzona zakłada, że koszty jej wprowadzenia mają ponieść mieszkańcy. To ja jako mieszkaniec radny mówię nie. Kolejna sprawa, mówi kolega, szkoda, że nie ma pana Adama, przewodniczącego komisji, bo jeżeli ktoś zabiera głos i polemizuje, to powinien uczestniczyć w dalszym ciągu, ponieważ chciałem się odnieść, bo kolega powiedział rzecz znamienitą, mianowicie, że oczywiście segregować musimy wszyscy, musimy wyjść na tą wyższą półkę, ale że wszyscy musimy się tego nauczyć. No proszę Państwa, no, to jest taki świat idealny. Jesteśmy wszyscy naturą grzeczną i każdy, a w tym bardziej w sytuacji dzisiejszej złej ekonomicznej, po prostu każdy liczy. I ja już to kiedyś powtarzałem, że jeżeli ktoś chce mnie zobowiązać do segregacji, to proszę mi powiedzieć, że ja będę po prostu płacił mniej za to. I to będę miał taki element osobisty, ale zarazem materialny, ekonomiczny, czy ja będę jakby starał się segregować. I wydaje mi się, że w tej całym pojęciu segregacji to jest sprawa, że coś jest 100, a ja będę płacił 70 i ja wtedy mam interes na przykład ekonomiczny, już pomijam ekologiczny, że będę, że tak powiem, to tę segregację robił. I teraz chciałem zadać trzy pytania, w sumie dwa. Z mojej informacji, może się skracam, w mojej informacji powiem tak, gminy ościenne mają stawki już przyjęte na wysokości 8, maksymalnie 12 zł. Więc ja pytam, czy to jest prawdą, że wszystkie gminy ościenne po prostu mówią tak, 8 zł niesegregowane, średnio 12, to jest Iwanowice, Michałowice, Bieliczka, no nie będę wymieniał. I mam stawiam pytanie, czy jest to prawdą, że te stawki nie przekraczają generalnie 12 zł za po prostu śmieci segregowane. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie to jest takie. Państwa, kto będzie liczył, ilu mieszkańców czy osób jest w danym po prostu danej nieruchomości? Bo jeżeli my przyjęliśmy jednak podwyżkę, to proszę tutaj nie mówić, to jest po prostu podwyżka w stosunku do tego, co dotychczas, to ja teraz pytam, czy ludzie nie będą uciekać po prostu i będą się wymeldowywać, czy nie będą po prostu starać się przenieść swoją formalne osobę poza Kraków, aby nie być wpisany do tego limitu kosztowego, jak chodzi o śmieci. I dlatego pytam,
kto i w jakiej zasadzie będzie kontrolował po prostu uczestników kosztów ponoszenia zaświęceń. I powiem jeszcze już ostatnią rzecz, której kolega Kosior wspomniał rzecz oczywiście prawdziwą, mianowicie jak to jest, że dzisiaj prywatna firma każe mi segregować i daje mi 4 worki, ja oczywiście sumiennie te worki wypełniam, czyli segreguję i ona mi mówi, ale pan za to nic nie płaci. I według mojej informacji właściciele tej firmy między innymi tłumaczyli w ten sposób, że on i tak zarabia, bo on ten towar segregowaną rozsprzeda, bo przecież to jest też szkło, to jest plastik, czy jakiś tam po prostu zwrot finansowy będzie miał. I teraz my mówimy, że proszę segregować, nie macie żadnego rabatu, nawet musicie za to zapłacić, a jeszcze musicie właśnie zapłacić. A nie mówimy jak dotychczas mieszkańcom, który mieszkaniec mówi, bardzo proszę, ja segregowałem, ale ja po prostu nic nie płaciłem. Więc jest naprawdę podwyżka i to, co kolega powiedział, że radni nie mają, proszę Państwa, no jak można mówić, że nie jest podwyżka, jak pan radny tutaj Dominik mówi, że w krótkim czasie zastanowimy, że może zmniejszymy o kilkanaście procent te ceny dzisiaj przyjęte, a również kolega tutaj Wojciech mówi, że apeluje do MOPS-u, że jeżeli te koszty będą zwiększone w sposób znaczny, to MOPS będzie dopłacał, czyli będzie cała struktura urzędnicza, która będzie analizowała po prostu, żeby zrobić dopłaty dla różnicy cen. Generalnie jest to podwyżka i jestem tym zaskoczony. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panu Grzegorzowi. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Państwo. Ja z uwagą przysłuchiwałem się wystąpieniom i powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony stanowiskiem niektórych z Państwa. Zaskoczony dlatego, że nie patrzycie na konsekwencje tego, co proponujecie. Mówię to głównie do nieobecnego przewodniczącego Kosiora. Ale o tym powiem na końcu. Na początek chciałem dwie informacje podać, które są powszechną wiedzą. Tona śmieci składowanych na wysypisku śmieci to jest prawie 300 złotych brutto. I z roku na rok marszałek zgodnie z wytycznymi prawa unijnego tą opłatę podnosi do 500 złotych w najbliższych latach. Czym więcej śmieci trafi na wysypisko, tym będzie droższy koszt odbioru od mieszkańców. Zresztą ta opłata będzie przenoszona celowo na produkujących śmieci. Stąd argument radnego Kośmiera o spalaniu śmieci. Bo gdyby ja wiem, że lokalizacja nie ma na szczycie wskazana koło istniejącego osiedla mieszkaniowego, ale gdyby założyć, że spalarnia śmieci by powstała w Krakowie, mogłaby część tych odpadów, które są zmieszane i już udaje się wysegregować, przejmować. Część mogłaby trafić do spalarni śmieci, obniżając koszty działalności systemu. Wspomnę ten argument do spalarni śmieci, natomiast z powodu wieloletnich protestów jesteśmy w punkcie wyjścia tak naprawdę dzisiaj. No rozbija się łopata, a nie kończy się budowa. Warto również tutaj przypomnieć, że ustawodawca dał kilka możliwości rozliczeń opłaty za śmieci. Jedną z nich, które przyjęły gminę ościenną, odpowiadając na pytanie Zajcowa Rafała, jest opłata od mieszkańca. Przy czym jednak trzeba mieć na uwadze, że jest pewna specyfika Krakowa, nie to innego miasta niż gmin ościennych, niż innych miast w Polsce. Jest to miasto akademickie, w którym według różnych danych, chociażby na podstawie zużycia wody, jest od 950 tysięcy do 1 150 tysięcy osób. A zameldowanych mamy 750 kilka tysięcy osób. Czyli od 25 do 40% ludzi więcej mieszka w Krakowie. Teraz jeżeli przyjmiemy od osoby, to należy założyć stawkę opłaty od osoby, że zameldowanych zapłacą za wszystkich. No bo jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie 5 osób, zgłosi jednego, że wynajmuje, albo tak jak się dzieje w większości przypadków, nie zgłasza w ogóle umowy najmu, bo ona jest opodatkowana, jest najniższa chyba opłata podatkowa w Polsce z 8,5% za umowę najmu, to wtedy ci ludzie produkując śmieci dorzucają do koszy tych, którzy są zameldowani w danym budynku. Ja podam mój przykład, bo najlepiej się poczuła ciało, w bloku, w którym ja mieszkam, na oko jest co najmniej 30% mieszkańców to są, nie wiem, 30% mieszkań to są mieszkania wynajmowane. A widzę to, bo na moim piętrze zmieniła się ta połowa sąsiadów po wakacjach. I
Jeżeli ten system nie będzie inaczej naliczany, to ja bym musiał ten zapłacić. Żaden mój w tym interesie. Ja mogę zapłacić za siebie, za żonę i za dziecko. Tak? To jest realnie wytwarzane odpady w moich gospodarstwach domowych. Moi sąsiedzi, którzy najmują mieszkania, przypuszczam, że mają najmy bez umów, a jeśli mają, to ta liczba osób zdeklarowanych w umowie, a liczba osób faktycznie jest inna. I teraz zadając na kolejne pytanie, kto to będzie weryfikował? Otóż weryfikują to sami mieszkańcy. Zgodnie z ustawą, zarządca nieruchomości, spółdzielnia, czy wspólnota, zarząd wspólnoty, czy firma zarządzająca w imieniu mieszkańców, ma obowiązek wydawania deklaracji ilości osób. Ja na spotkaniu w zeszłym tygodniu z zarządcami pytałem, czy oni są w stanie wywieszać informacje, adres, numer budynku, numer lokalu, ilość osób, która jest w lokalu. Dlatego, że ja wchodząc na stronę internetową takiego zarządcy, mogę sobie sprawdzić, czy mieszkanie było mieszkanie, jedna osoba, dwie czy pięć. A jednocześnie widzę, ile osób tam realnie mieszka, tak? I ja wiem, czy oni są rzetelnie zdeklarowani, czy nie. No, nie przeszkadzają studenci. Oni wcześniej imprezują, to fajny okres w życiu był, ale ja nie przeszkadzają. Ale chciałbym, żeby płacili za śmieci w roku. To mi da możliwość weryfikacji ilości osób, a konsekwencji możliwości tego, że oni zapłacą do siebie. Czyli ja będę płacił dużo. Kolejna rzecz to jest kwestia ceny. Oczywiście ceny, które są zaproponowane w próbowej poprawce, są cenami wyjściowymi. To są ceny administracyjne. Nie ukrywam, że my liczymy na to, że po pierwsze będą to ceny, które się zmienią po przetargach. O tym będziemy rozmawiali w następnej sesji, będziemy ustalali ilość rejonów, na które miasto będzie podzielone, bo między innymi od tego będzie zależała stawka cenowa. Wiemy, że to się pierwotnie skłaniało do jednego rejonu w Krakowie, do rejonu, później do trzech rejonów. My uważamy, że będzie dość więcej. Wiadomo, że w Krakowie jest pięć firm, które są w stanie podawać wyzwanie nowej ustawy śmieciowej. Zakładam, że każdy z nich, żeby przetrwać, wyznaczy sobie dwa rejony, w których się będzie biła na śmierć i życie. Być później nawet po kosztach, tylko po to, żeby utrzymać się na rynku. Stąd jest szansa, że te ceny administracyjne spadną. A wtedy będziemy mieli rzadką, bardzo rzadką, przyjemność obniżenia stawek zaproponowanych. Jeśli chodzi o... tu się pojawił ten wątek 19,5 zł od mieszkańca w budynkach wielorodzinnych. To dotyczy tylko i wyłącznie budynków, gdzie nie ma żadnego lokalu spółdzielnego, nie ma zarządcy, a nawet wspólnoty nie ma. Tak do końca nikt w mieście nie wie, o jakiej liczbie osób rozmawiamy. Natomiast ci ludzie, których to obejmie, w bardzo prosty sposób mogą wrócić do tej opłaty. Wystarczy, że podpiszą umowę z dowodu zarządcą nieruchomości, która automatycznie do nich wprowadza metodę od pojemnika, czyli oni wchodzą w zupełnie inny przedział wtedy cenowy. Warto pamiętać również o tym, że NPO jako zarządca systemu jest ustawowo zobowiązany po pierwszym półroczu, a później po każdym roku do raportu na temat tego, jak system wygląda. Czyli w styczniu będziemy mieli większą wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. No dzisiaj rozmawiamy wszyscy trochę o ustawie, której nigdy nie było. A czy warto przypomnieć również, że jesteśmy przed ostatnim pasem Unii Europejskiej, które wprowadza te zmiany. Zostały szybkowane. Wszyscy już mają tę metodę gospodarki odpadami. Myśmy, proponując stawki cenowe, które zostały przedstawione przez Wojciecha Wojtowicza, z tymi stawkami zeszli już poniżej kosztów. Znaczy, my przyjęliśmy założenie, że jeśli przetargi wyłonią ceny katalogowe, te oferty administracyjne, to dołożymy prawie 10 milionów złotych jako gmina. Czyli tak naprawdę z pieniędzy tych samych mieszkańców, tylko z innej kieszeni dołożymy pieniądze do gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że przetargi zweryfikują tą stawkę, ale przyjęliśmy założenie, że dopłacamy. Każde zejście w dół to była powiększająca się kwota. Według analiz obniżenie opłaty od mieszkańca o 10 groszy to jest podwyższenie dopłaty o 950 tysięcy złotych do całego systemu. Już była mowa o tym, że stawki są najniższe. Tak. Najczęściej używane pieniądze w stawki najniższe. Teraz chciałbym przejść do przewodniczącego pośrednich rozpowiedzi. Proszę Państwa, zaproponowaliście odrzucenie uchwały pierwszego czytania, a w tej chwili deklarujecie głosowanie przeciwne. Ja to w pewnym sensie po prostu się rozumiem. Natomiast teraz proszę, jakie są konsekwencje. Należy założyć, że wojewoda, który wyznaczył samorządom terminu 15 marca na podjęcie uchwał, wyznaczy stawkę sam, administracyjną. Jaką wojewoda wyznaczy stawkę? Niemal na pewno będzie propozycja prezydenta od metra kwadratowego i on zaproponuje jako stawkę gminy. Wtedy, proszę Państwa, mieszkaniec 100-metrowego domu jednorodzinnego, mieszkający samotny, zamiast płacić 32,50 za sterygowane śmieci,
po waszej propozycji na 2100 zł. Bo taka ostatnia woda kolejowa. Nie, nie. Należy przyjąć ten moment kompletny, bo trudno, żeby była woda sam wyliczał w 2000 zł. Po prostu przyjąć propozycję prezydenta, propozycję wyjściową. I tak mi się na pewno skończyło odrzucenie tych uchwał w pierwszym czytaniu. Jeszcze jedna rzecz, o której mówił pan przewodniczący Kosiu, że rząd przerzuca na samorządy kolejne obowiązki. Otóż jest nieprawda. Ponieważ to samorządy same chciały zmiany ustawy o gospodarce odpadami, ponieważ odpad to pieniądz. Jest szansa na dodatkowe źródła dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym to samorządy chciały tych zmian ustawowych. I ostatnia rzecz, tu był moment, przejawiła się sprawa tego, czy nie niemowlęta powinny płacić. Osobiście z moich doświadczeń wynika, że powinny płacić więcej niż osoby dorosłe. Dziękuję. Ja myślę, że pan wypowiedział się za wszystkie trzy projekty, więc już nie dopuszczę pana do 8 minut. Bardzo proszę pani Barbara Nowak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam takie krótkie pytanie. Co prawda prosto odpowiedział mi pan, taki pan przewodniczący stawowy, ale mam pytanie do pana przewodniczącego Kośmidera. Jak chce pana zapytać, dlaczego pan zakłada, że wojewoda będzie działał na szkodę mieszkańców Krakowa? Czy pan ma jakąś tajemną wiedzę? Bo to, że ja nie ufam panu wojewodzie, to znaczy panu Millerowi, z wiadomych względów, to rzecz oczywista. Ale dlaczego Platforma nie ufa swojemu wojewodzie? Chciałabym się dowiedzieć, chciałabym poznać tą tajemną wiedzę, którą państwo posiadacie, a ja nie. I jeszcze jedna taka bardzo prosta, wydaje mi się, konkluzja. Skoro wyraźnie widać, że więcej osób będzie płaciło w tej chwili opłaty za wywóz śmieci, więcej niż w tej chwili, to czemuż to logiczna jest według państwa podwyżka, a nie obniżka? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem? Bardzo proszę. Szanowni państwo, walne prosimy, chyba żeby ta tajemna wiedza spadła na mnie i na koleżeństwo. Otóż po pierwsze, pan wojewoda, jeżeli jest w tym przypadku. Po drugie, zasadą jest, że wojewoda w przypadku rozstrzygnięć nadzorczych opiera, weryfikuje wniosek organu stanowiącego, organu wnioskującego. Jeżeli uznaje to za właściwy, to go wprowadza. W większości gmin, nie mówię o śmieciach, ale innych rzeczach, tak to następowało i nie jest to przypadek krakowski, tylko ogólnopolski. Także z czasów, kiedy koledzy pani radnej Nowak rządzili w Polsce i nakładali swoich wojewodów. Więc to nie jest tajemna wiedza Platformy, tylko wszystkich, którzy w ten sposób funkcjonują, ponieważ tak to funkcjonuje ta wyprawa. I trzecia sprawa. O tym już mówił kolega Pietrus, śmiechając się troszeczkę na temat, ale ja to przypomnę. W tej chwili system jest 80%. Te 20% jest poza systemem, ale te 20% też poza. W związku z tym cena całości systemu, czy jakby koszt całości systemu obsługującego śmieci musi uwzględniać kontulę, która dotychczas albo była nieobsługiwana, albo była obsługiwana tylko za pieniądze samorządowe, lider dzwony, czy akcja wystawka, bo to takie coś było. To było finansowane, już nie wspomnę o śmieciach z lasu i tak dalej. Więc proszę państwa, prosta matematyka, no, choćbyśmy się jakoś nie spinali i co nie głosowali, prawa matematyki na zobowiązanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Wysen. Szanowni państwo, i od razu do pani Nowak, mówi, że wszystkim wiadomo, dlaczego nie ufa wojewodzie. Ja nie za bardzo wiem, skoro to jakieś osobiste relacje, takie znowu, ja nie znam takich powodów. Jak wszyscy wiecie, to proszę mnie oświecić. A to odnoszenie się do pana Stanisława Rakowa, ale tylko w jednej rzeczy. Oczywiście rząd powinien do wielu rzeczy przekazać, znaczy na niektóre rzeczy pieniądze, to się zgadza, ale akurat przekazać, dopłacać do tego, żeby ktoś nie śmiecił albo dobrze się umył, no to przesadę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan Habaranek. Pan Andrzej, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Na wstępie chciałem się odnieść do przykładu, który przytoczył tu pan radny Gilarski z domu jednorodzinnego.
Akurat tak się szczęśliwie składa, że ja również jestem szczęśliwym posiadaczem domu jednorodzinnego. W tym domu jednorodzinnym śmieci odbiera NPO. W tym domu jednorodzinnym mieszka i zameldowana jest jedna osoba, czyli moja żona. W domu jest pojemnik 120-litrowy i kosztuje to nas 40 zł 50 groszy miesięcznie. Ale na swoim podwórku w tym domu zauważyłem taką... Aha, i ten pojemnik na tą jedną osobę wystarcza na miesiąc. Śmieci są segregowane, są trzy worki. Wystarcza na miesiąc i jest mniej więcej wypełniany pod klapę, czyli do pełna. W związku z powyższym ja nie bardzo wierzę w to, że w domu jednorodzinnym, w którym mieszkają dwie, trzy, a czasami cztery osoby, wystarcza jeden pojemnik 120-litrowy, a w przeważającej ilości sytuacji takie umowy domy jednorodzinne mają popodpisywane, to zapewne pan prezes MPO potwierdzi. To przykład z mojego podwórka. Też się zastanawiałem, dlaczego sąsiedzi z zapłotu, jak to się mówi, mają taki mały pojemnik, a mieszka ich tam cztery osoby. Aż pewnego pięknego poranka, wyprowadzając pojemnik na śmieci, przyuważyłem z okna, że sąsiadka normalnie, regularnie wrzuca śmieci do mojego pojemnika, wrzuca śmieci do pojemnika sąsiadów i w tym momencie sprawa 120-litrowego pojemnika na czteroosobową rodzinę mi się wyjaśniła. Ja nie mówię, że w przytoczonym przykładzie, o którym mówił pan radny Wilacki, dzieje się tak samo, ale myślę, że wykluczyć tego nie można, jako że nie wierzę w to, że dwu-, trzyosobowa rodzina wytwarza dokładnie taką samą ilość śmieci jak jedna osoba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Marcin Szymański. Bardzo proszę o spokój. Prowadzimy dyskusję. Szanowni państwo, jeszcze raz panie przewodniczący, panie radnicy. Panie radny, panie radny. Ja nie zabierać głosu już niczego. Mam wrażenie, że cytując klasyka, kopiamy się z koniem. Macie państwo z platformy większość w Sejmie, czy pytacie ustawy, która jest na Kosza, czy gdzie nie? W Radzie, nie w Sejmie. W Sejmie, o ustawie. A w Sejmie też. Macie w Radzie większość, która przygłosuje na chwilę pewnie projekt uchwały, która podnosi koszty mieszkańców w sposób większości dramatycznej. Większości, czyli około 80%, wśród których jestem i ja, czyli mieszkańców Latonic, to było zwane. I nie odzywałbym się, że tracę trochę wiarę w sens wystąpień, chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że warto chociaż zaznaczyć swoją obecność, swoje propozycje, żeby ośmieszać to, co wy mówicie dzisiaj, że tu PiS-u krytykuje, a nie zgłasza propozycji. Pojawiały się propozycje choćby śmieci identyfikowanych, kodowanych, kodowania żółtych worków z odpadami zbiorowanymi. Tylko wy to zaliczacie, proszę państwa, takie propozycje, bo to wiecie, że ich nie ma. A zaliczacie dlatego, że tego typu propozycje stawiają system na nogach. Przestaje stać na głowie. Dlaczego na nogach? Bo zgodnie jest z prawem europejskim, prawem polskim. Miałem występować, ale sprowokowałem do tego wystąpienia pan radny Migdał, którego dwa tygodnie temu pochwaliłem. Który go ucieszy i później gratulował, dziękował. Miałem dylemat, więc czy mu pogratulować, podziękować, będzie pięknie o segregacji. Pomyśleć sobie, cytując Wyspiańskiego, a chodzi mi to po głowie. Słucha, cóż to za wymowa, słowa. Minęły dwa tygodnie. No i muszę zjeść swój język, panie radny, który pan jest. To są tylko słowa. Bo dzisiaj już słyszałem z pana ust, staram się cytować ekspresji z Wielkos. Zakładamy dobrą wolę mieszkańców Blokowic w kontekście segregacji. Ja mogę to skitować tylko jedno słowo. Dobre. To naprawdę dobre, panie radny. My jesteśmy po to, żeby stworzyć system, który zachęci, nakłoni, ale też zmusi mieszkańców do zachowania zgodnie z prawem do segregacji. A nie widzisz na jego dobrą wolę. Bo dzisiaj, gdy wprowadzimy te uchwały, to te uchwały wykluczają systemu de facto, wykluczają systemu segregacji u źródła 80% mieszkańców na kole, w tym mieście, które bardzo precyzyjnie segreguje.
Ja owszem, będę dalej sobie robił, bo mam jakąś tam świadomość i taką chęć. Natomiast system nie do tego wcale nie nakłania. System stosuje odpowiedzialność zbiorową i każe mi, przepraszam, śledzić sąsiadów, jak oni się zachowują, jak się nie przyzwyczają, jak donosić nam, czy chodzić po mieszkaniach i mówić, segreguj, bo wtedy będziesz ty i ja mniej płacił, a może bezpośrednio prezydenta iść na skargę, powiedzieć Kowalski, żeby nie powiedzieć Nowak, nie segreguj. Więc w tym kontekście prowadziłem też w czasie tej sesji rozmowę z jedną z radnych, która mieszka w domu jednej rodziny i powiedziała ona, ja ten system pochwalam, ponieważ ja będę mniej płacić. No właśnie, koszty tej rewolucji odpadowej zadujecie Państwo na 80% mieszkańców Krakowa. My 80% mieszkańców Krakowa na pewno zapłacimy o wiele mniej. Duża część mieszkańców domów jednorodzinnych o wiele więcej. Duża część mieszkańców domów jednorodzinnych też zapłaci więcej. I co mówi radny Migrat? To jest jedno wystąpienie za naprzód. Co mówi dalej radny Migrat? Ci, którzy nie będą segregować, to się zdziwią, kiedy będą mieli, będą musieli więcej płacić. Będą musieli jeszcze więcej płacić, to prawda. Dlatego, że tak jak było w komunie, odpowiedzialność zbiorowa się po prostu nie sprawdza. My powinniśmy wprowadzić system, jeszcze raz mówię, dedykowany, warkowy system, który śledzi odpady, wie, który odpad jest czyj, za zgodą wprowadzającego ten odpad do systemu i śledzi aż do samego końca, po to, żeby móc podnieść lub obniżyć cenę jego odbioru. I ci, którzy by się zachowali zgodnie z dyrektywą, z hierarchią postępowania, segregowali do źródła, przyczyniliby się do pogłębienia poziomu recyklingu materiałowego, zwracam uwagę, w kontekście dyskusji wątku stanowniowego. Ci płacili mnie. Sukus proszę przyszedł mi radny Gilarski, który zacytował maila mieszkańca domu jednorodzinnego. Ja tego maila nie bardzo rozumiem, ale to podkreśla, że mieszkańcy są bardzo mocno zdezorientowani w kontekście tych opłat i wcale się nie dziwią. Bo jeżeli się wyłącza 20% mieszkańców systemu, daje im przywileje, które umożliwiają im obniżenie ceny, a 80% nie, ponieważ kryterium jest niejasne, odstępują od kryterium segregowania lub nie na podstawie deklaracji, to już w ogóle jest śmieszne, to takie odczucia muszą być. Radny przewodniczący Kośnika, z kolei, jeśli mogę się odnieść, powiedział, że opóźnienia w budowie spalarni, tak to zrozumiałem, powodują dzisiejsze konieczność dokonania podwyżek. Jest to z gruntu nieuczciwe. Później to tłumaczył radny Stawowy, mówiąc, że zresztą postawił z gruntu prawdziwą tezę. Spalarnie, bo one się powinny spalać resztki odpadów, których nie można posegregować. Ale ta teza staje się drastycznie fałszywa, nieprawdziwa, w kontekście tego, co się dzieje w Krakowie, w Polsce w ogóle, szczególnie w Krakowie. To widzimy już po tej ustawie. Z 80% do gospodarstw domowych, z budowy zamkniętych, odpady mają być mieszane, później rzekomo segregowane na taśmie, doczyszczane się od nich. Wiemy, że to jest oczywista abstrakcja. I kierowane w formie pewnie paliwa zastępczego, po przetworzeniu węgla, pewnego spalarni, która ma rzeczywiście produkować z tego energię cieplną, czyli recykling energetyczny. Ale Kraków ma 30% dzisiaj nadwyżki ciepła. Więc ten argument jest zupełnie nieuczciwy. Pan radny Kośnierek stawiał w wniosku do debaty publicznej hasło Płać kity w Krakowie. Przecież wiemy o tym doskonale, że ta ustawa, ta uchwała spowoduje odwrót znacznej części mieszkańców Krakowa. No nie będą płacić kitów w Krakowie, nie tylko nie tylko części związane z odpadami, ale w ogóle podatki. Tak, chyba. No i to kwestia wojewody. No, wojewoda nie jest członkiem Platformy, jak słyszę, ale jest członkiem rządu Platformy. Więc rozumiem, że... Delegatem przez pana Rzeczka, przez przedstawicielem rządu. Jest to lewym bezpośrednio premierowi z tego, więc... Tak, ale jest... Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Krzysztof Durek.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Pan Przewodniczący Stanowy bardzo uczciwie przedstawił sytuację, w jakiej byśmy się znaleźli. Będziemy głosować i decydować o tym, jak przenieść obowiązek podatku powszechnego nałożonego na wszystkich w przypadku Krakowa. W przypadku Krakowa oznacza to, że my będziemy decydować o tym, jak 2/3 mieszkańców zapłacą za pozostałą 1/3. To jest sytuacja oczywista i to nie ulega wątpliwości. 1/3 mieszkańców nie płaciła, nie płaci, nie będzie płacić za śmieci, tych wyliczonych według różnych sposobów, ponieważ ustawa nie nakłada żadnego systemu, który umożliwiłby tego egzekucji. Oczywiście no, można to przerzucić na obywateli, ale obywatele nie mają prawa egzekwować prawa samemu. I wspólnoty nie mają żadnej realnej możliwej szansy wyegzekwowania od osób faktycznie przebywających i nie płacących. To doprowadzi do incydentu. No, mieliśmy niedawno zabójstwo z powodu śmieci na polskim Klońkaj, czyli w miasteczku, no bo tam faktycznie właśnie chciałem można się dorobić. A teraz będziemy mieli pewnie jakieś uszkodzenia inne z zniszczenia mieszkań, no bo część się przeciwko temu zbuntuje, że ma jakiś za inny, zacznie protestować, zwracać się do organów państwa i samorządu, żeby coś z tym zrobić. No i zostaniemy odpłacone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Wojciech Wojtowicz. 2 minuty. A nie, pierwszy raz. 4. W imieniu klubu pana. Panowie w imieniu klubu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pamiętam, że na poprzedniej sesji Rady z Państwa Sprawiedliwości stawiał wątpliwość, że tak mało jest teraz w Krakowie skupów surowców, które... To prawda. To prawda, jest bardzo mało. Ale było problem w kategoriach działalności gospodarczej w tej chwili po prostu skup tych surowców, których jest mało opłacane. Za małe są zyski, nie opłaca się. Dlaczego o tym mówię? Czy wątpliwość jest słuszna? I byłoby lepiej, jak było więcej tych skupów, ale niestety ich jest bardzo mało. Otóż po prostu ta ilość surowców trudnych, które pojawia się w tej chwili na rynku, a których będzie jeszcze więcej, spowoduje, że no po prostu to będzie nieopłacalne zajęcie w kategoriach skupowanych przez takie podmioty. Co jest na trzecie, że nie powinniśmy tych surowców trudnych wspierać, powinniśmy, bo one długofalowo są opłacalne w kategoriach ochrony środowiska, ochrony ludzi, ochrony naszej ziemi, z tego środka to pewnie. Natomiast trzeba po prostu przyjąć. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że po prostu wielka selektywna będzie koszty. Bo tutaj padło takie sformułowanie, które mówiło, że ponieważ wspieram selektywnie, to firma to wywozi, bo ma z tego przygody. Otóż te firmy, które zbierają selektywnie, dzisiaj za te pojemy 120 euro zdecydowanie więcej niż te, które nie zbierają selektywnie. W związku z tym dlatego tam jest większy koszt, bo zarówno MPO, jak i firma Miki. Ale bardzo bym prosił, bo jeszcze dzisiaj świnka nie była zaopatrzona. Bardzo proszę. Dając te worki dzisiaj foliowe, mają jeszcze ceny, bo to jest koszt tej zbiórki selektywnej. Ale bardzo dobrze tak robią. Tutaj mój przedmówca, z którym za chwileczkę dojdę do jednej jego tezy, z którą się zgadzam. Nie wprowadziliśmy tego, ale zaraz powiem o tym, ale jakby. Otóż no po prostu mają większe koszty, będą miały jeszcze większe. Ta zbiórka selektywna, już podsumowując kontrolę w tej części, po prostu jest kosztem. I ona będzie zawsze kosztem, musimy sobie z tego zdawać sprawę, ale to musimy zrobić. To jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o zbiórkę surowców wtórnych. Druga kwestia to jest ta, o której mnie wspomniał pan radny Szymański. Ja się z tym zgadzam, całkowicie, jeśli mówię o tym kwestii ziemi. Panie Andrzeju. Wspólnego, pani Igor. Uważam, że to rozstrzygnięcie dualne, jak to te sprzeci segreguje, zdecydowanie lepsze, ale przynosi skutki.
Ja to zrozumiałem wtedy z wypowiedzi zarządcy systemu, że wprowadzenie tych worków z kodami dzisiaj dla każdą osobę z systemu organizacyjnych i kosztowych jest niemożliwe. Ale ja mam nadzieję, że do tego dojdziemy. To pana sugestia jest słuszna, z mojego punktu widzenia, powinien być ustawiony. Bo też uważam, że powinniśmy także tych zabudowy wiele rodzin, bo w jednej rodzinie mamy jakby możliwość sprawdzenia tego, aczkolwiek tamte kody też powinny wydawać dom czy informacje, no bo potem to jest wrzucane jakby do samochodu wycieczka. To tutaj też taka informacja, bardzo prawdopodobne, że za rok, za dwa, jak nauczymy się tego schemu, taka rzecz się znajdzie. Czyli pana sugestie jeszcze z zeszłego roku, dzisiaj powtarzane, są dobrymi sugestiami. Ja uważam, że to powinniśmy coś. Ale jaki to będzie koszt? Czy to się da przeprowadzić ten formalny prawny? Zobaczymy. No? Natomiast sam fakt tego działania jest ze wszech miar dobry. Ja tak przynajmniej to uważam. Jeśli chodzi natomiast o kwestię rozliczenia, bo tutaj pan Radny mówił o tym, że będą mieli zarządcy kogoś. To prawda, że te spółdzielnie starsze, dzisiaj tych większych spółdzielni wspólnot, którzy rozliczają od osób, od 10 osób, że te stawki kształtują się na poziomie 7-9 zł obecnie. Całkiem inne są podpisywane umowy sprzed kilkudziesięciu lat, inaczej to się dzieje, bo tam są przejściki ilości wytworzonych śmieci. Niektórzy mówią, że 1,4 metra sześciennego, że jest całkiem inne, dalej się w tym utrzymują, ale już nie o tych wcześniej jak chcę mówić. Tylko do mnie na przyszłość przychodziły osoby, które ze wspólnot dzisiejszych wielu administratorów rozlicza tym ludziom od metra kwadratowego. Znaczy mówię administratora, że bo ja coś nie gminę. I on, te osoby wydają mi się, czy jak my uchwały nie będziemy podjęli od metra kwadratowego, to czy też nie będzie administrator rozliczał tego kwadratowego. Bo uważają, że to rozliczenie przez administratora jest niesprawiedliwe, bo przyszły do mnie panie, które mieszkają pojedynczo, mieszkamy 50-30 metrowym, no i płacą od metra kwadratowego za mieszkanie. I płacam jakby za część tych mieszkańców, którzy gdzie. No ale to nie jest kwestia, to nie jest rola miasta, tylko to jest rola administracji. Jak sobie administracje ułożą kwestię rozliczenia, oczywiście jest to duży problem, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że jak ktoś ma kilkadziesiąt mieszkań, to jest to mniejszy problem, jak ktoś ma kilkaset czy kilka tysięcy, zaczyna to być olbrzymi problem logistyczny. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to od nich będzie zależało, tych zarządów, od tych administracji, jak w najbliższym czasie rozliczą te koszty na poszczególnych mieszkańców. I dobrze zarządcy przypuszczam, że udaje się te podwyżki zmonitorować. Nikt też tutaj w cenie, ja nie słyszałem z wystąpieniem koleżanek z platformatycznych, nie mówił, że nie są to podwyżki. Za każdym razem mówiliśmy o tym, że są to podwyżki, które wynikają, przypomnę, ze zmiany systemu. To już mówił przewodniczący Kośminy, przewodniczący Stawowy i inne osoby, które tutaj powiadały się. Zmienia się system, jest coraz więcej śmieci, są koszty zarządu, są koszty dodatkowe instalacji regionalnej i tak dalej, i tak dalej. Selektywnej zbiórki. W związku z tym zwolę, o której wspomnieliśmy, czy selektywna zbiórka wchodzi do systemu. Więc system będzie droższy. My za to musimy wszyscy zapłacić. W związku z tym chciałem tylko te informacje przyjąć. Na koniec wreszcie była taka wypyza, nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, ale tak to zrozumiałem, że domki jednorodzinne zapłacą dzisiaj mniej niż mieszkańcy bloku. Otóż chcę powiedzieć, że zarówno przed tym, jak i teraz ta stawka w blokach jest trochę wyższa, bo proszę przypomnieć, co jedna osoba mieszkańca domku jednorodzinnej będzie płaciła minimum 32,50. Minimum. Żadna osoba mieszkająca w domku w bloku nie zapłaci takiej stawki. Maksymalnie to jest 19,50, o której mówimy, jeżeli to jest sprawa związana w zawodowie wiele czy nie jest mieszane, a tam gdzie są firmy, myślę, że nie przekroczy to kwoty kilkunastu złotych. W związku z tym to jest też troszeczkę niedobre porównanie. Idąc dalej, na dwie, trzy osoby, również ta stawka na jedną osobę w domku jednorodzinnym będzie wyższa niż w zawodowych mieszkaniach w blokach gdzie. Natomiast, że podwyżka procentowa będzie większa. Zgoda. To prawda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Kosiutek. Jeszcze raz. Tak, widzę, dyskusja powoli wygasa, ale trzeba to jakoś podsumować. Po pierwsze, państwo mówicie, że segregacja nie będzie opłacalna. Będzie, ponieważ ona będzie kosztowała, a się inaczej. Jeśli nie segregowane, to będzie kosztowało 50% więcej. Więc to się jednak będzie opłacało segregować. Po drugie, była mowa tutaj jakimś rozwiązaniem BNZ na wina, worki dedykowane. No jeżeli to jest dobre, no to trzeba było złożyć poprawki.
niezłożony do tego projektu uchwały. To jest, dzisiaj dyskutujemy, dwoje pamiętam, dzisiaj dyskutujemy na temat poprawek, a nie na temat samej uchwały. A dyskutujemy tak naprawdę o wszystkim. Po drugie, jak już ktoś chciał, miał super pomysł, to powinien złożyć poprawkę. Byśmy na ten temat dyskutowali, mówili, czy to jest realne, czy to jest nierealne. No, ale tak to o czym dyskutujemy? Dyskutujemy o czymś, czego nie. Po trzecie, tutaj były cytaty Wyspiańskiego, ja sprogramowałem taki cytat, przypomniałem sobie, on troszeczkę jest trawestowany, to dokładnie tak jest, ale moglibyśmy wiele mieć, ile gdyby nam się chciało chcieć. Panie Radny, jeżeli komuś się chciało zrobić poprawkę, to na ten temat dyskutujemy, a jeżeli nie ma poprawki, no to trudno na ten temat dyskutować. Czwarta sprawa, PiS Krakowie. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś za 4 zł różnicy, czyli na 50 zł rocznie będzie zmieniał PiS, to gratuluję mu ekonomii. Ile go, to co inne rzeczy będą kosztowały. No patrzcie Państwo realnie, bo trochę to zaczyna być śmieszne. I po piąte, wojewoda działa według prawa. Ma obowiązek zweryfikować dokumenty, które przedstawił prezydent, uznać, czy one są zgodne z prawem, oddaje stan faktyczny i przyjmujące wszelkie. I tak samo wojewodowie z SLD, wojewodowie nadawali przez Platformę i każdy wojewoda według naczynia takiego czegoś ma robić. On nie może sobie działać, bo nie musi tak zadawać. Obowiązuje prawo i w Prawie i Sprawiedliwości także. Myślę, to tyle. Natomiast chciałbym prosić też pana przewodniczącego, żeby tę dyskusję sprowadzać do tego, co w statucie powiedziane, czyli dyskusji na temat poprawek. A nie dyskusji na temat poprawek, których nie ma, albo dyskusji na temat problemów, które, że tak powiem, gdzieś tam w tle, w okolicy są. Dzisiaj dyskutujemy na temat poprawek i tak to powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan bardzo proszę. Panie przewodniczący, była dyskusja na temat moich poprawek, do tego dotyczące. Była, na tym, że były, tylko pan nie przestał. W zeszłym roku były dwie uchwały, program ochrony środowiska między innymi, i tak to było zgłaszane. Przepadły tylko dlatego, że była dyscyplina związana z porozumieniem z panem prezydentem i głosowaliście zgodnie z jego opiniami. Więc dzisiaj proszę mówić, gdzie ich nie było. A co, każąc mi, sugerując, że mi składa do tej uchwały poprawki, to pan nie każe pompować koła, które są przykute. Przepraszam, to są. Moje propozycje, krótko mówiąc, są nijak nie mogą się komponować z tym projektem, który państwo zaproponowaliście. Koła są przebite, a pan nie każe pompować te koła. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Bartłomiej Gacz. Dziękuję. Pan Andrzej Hagrabek, pan proszę. Przepraszam. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałem odnieść do tego, co z tej mównicy powiedział pan radny Durek, bo moim zdaniem to, co on powiedział, to świadczy albo o tym, że on w ogóle nie czytał ustawy, co samo w sobie no już nie jest pozytywnym zjawiskiem, skoro się nad czymś dyskutuje, to warto się z tym tematem zapoznać, albo wprowadza celową manipulację, a to już dla mnie jest, że tak powiem, zjawisko bardzo groźne. Czy właśnie po to ustawa powiązała zobowiązania z ordynacją podatkową, żeby ich egzekucja była stosunkowo łatwa, prosta i możliwa. I zapewniam pana radnego, że każdy, kto nie będzie płacił za śmieci, albo będzie się migał z systemu, zostanie błyskawicznie wyegzekwowany. Ba, powiem więcej. Jeżeli przyjdzie mu na przykład od komornika skarbowego pismo, to jeżeli tylko go będzie na to stać, to biegiem go poleci zapłacić, bo jak nie, to następnie po prostu wyjdą mu albo na pensję, albo zabiorą na płatę podatku. A wie pan, podejrzewam równie dobrze jak ja, że z organami skarbowymi żartów po prostu nie ma. A jeżeli ktoś będzie nieegzekwowany, to on w żadnym systemie niczego płacił nie będzie. Także nie warto manipulować faktami. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan Krzysztof Durek, ad vocem. Przepraszam panie radny, ale my rzeczywiście chyba żyjemy w różnych światach i mamy bardzo różne doświadczenia. Pan przewodniczący stawowy dość jasno powiedział, że około 200-300 tysięcy osób mieszkających w Krakowie za te śmieci nie zapłaci. Potwierdziłem to i ma rację. Być może część z nich jest w systemie podatkowym w innych miastach,
ale my obowiązek zapłacenia za śmieci i wytworzone w Krakowie nałożymy na mieszkańców Krakowa. A co do osób nieegzekucyjnych, to w większości przypadków jest to na zasadzie ruchta, co tutaj doskonale pan o tym wie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja mam sprawę do dziennikarzy. Wczoraj przeczytałem w dzienniku, teraz akurat wyborczy. Ja bym prosił, ja wiem, że śmieci to jest nieciekawy temat, znaczy nie, nieciekawy się, albo nieznacznie się jest wgryzać w ten temat, ale niestety i w dzienniku, i w wyborce, no nie wszystko było prawdziwe. Po prostu mówiliście Państwo, bo to dotyczy 700 tysięcy ludzi, także i wtedy i na Państwa głowę składają pytania. I tu się okazuje, że jest generalna pomyłka w tym, co Państwo piszecie. I oczywiście na nas, bo jesteśmy winni temu, czego nie jesteśmy winni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, adwokat. Pani Ania Mroczek, bardzo proszę. System od gospodarstwa domowego. System od gospodarstwa domowego według naszych analiz
przeprowadzanych na wielu zasobach. Zresztą ja te Anna tutaj przykładowe trzy wyliczenia mam. Przekażę przewodniczącym. Dziękuję bardzo. Z tego wynika, że w tej chwili poziom opłat jest tak, jak tu było powiedziane, między 8, 9, 10 zł od osoby. Jeżeli by obliczyć dla trzech przykładowych mieszkań z rzeczywistości wziętych system od gospodarstwa domowego, to opłaty wzrastają do 30 paru złotych na osobę, a jeżeli od system pojemnikowy, to nawet do 40 paru złotych na osobę, więc nie jest to podwyżka 5%, tylko jest to podwyżka kilkaset procent. Mieszkańcy, tak jest, proszę Państwa, proszę, tutaj są materiały, które można przestudiować. Mieszkańcy Krakowa nie byli wcześniej o tym informowani, chociaż obowiązek jakby na informacji ustawowej spoczywa na gminie. Nie są wyedukowani, są zaskoczeni i można powiedzieć, no będzie problem, żeby to podwyżkę wytrzymali. Poziom tych opłat będzie równy, popularnie mówiąc, czynszom, które w tej chwili są spółdzielnia mieszkaniowych ze wspólnota mieszkaniowa. Dlatego będzie, wszystkim nam chyba należy na tym, żeby mieszkańcy Krakowa w jakiś sposób spokojnie mieszkali i budżety domowe, żeby nie były naruszone na rynku. Ja mam jeszcze pytanie do pana prezesa MPO, ponieważ z tego, co wcześniej żeśmy rozmawiali, jeżeli, panie prezesie, jeżeli zarządca zasobu złoży deklarację od gospodarstwa domowego, w budynku, gdzie będzie nieduży lokal użytkowy, czy ta deklaracja zostanie odrzucona i będzie przymusowo system pojemnikowy stosowany, czy może być gospodarstwa domowe? Jeżeli można odpowiedzieć na to pytanie, to proszę, bo będzie duża różnica między dwoma identycznymi budynkami, proszę Państwa, a mieszkańcy się porównują. Jeżeli chodzi o podział na sektory, jak najwięcej sektorów, to jest proponowany podział dzielnicowy, na jak więcej sektorów tych, gdzie będą przetargi robione, im więcej tych sektorów będzie, tym bardziej będzie, można powiedzieć, cena rynkowa i będzie to przeciwdziałać jakby monopolowi. Ja słyszałem to na zeszłym tygodniu na czwartym spotkaniu tutaj w tej sali, że również rozważany jest podział jednoobszarowy, czyli cały Kraków. Tak to było powiedziane. Wobec tego apeluję do Państwa, już o poziomie cen nie można rozmawiać, bo jest projekt i on się pewnie nie zmieni. Natomiast chodzi, żeby można było zastosować w całych zasobach mieszkaniowych system od gospodarstwa domowego, niezależnie czy jest dwa czy trzy lokale użytkowe w przydzielniu, bo różnica jest około 10 zł na osobę miesięcznie. Jeżeli chodzi o projekt 1157, on zakłada włączenie między opłaty za pojemniki w opłatę podstawową. Tutaj zgodnie z nowelizacją ostatnią ustawy o utrzymaniu czystości. I tutaj jest to bardzo dobre, dlatego że te opłaty dodatkowe, jak zostaną włączone do opłaty podstawowej, to dobrze. Natomiast i tak jest bardzo dużo opłat dodatkowych związanych z innymi rzeczami, o których jest mowa już uchwalony przez Państwa w celniku opłat dodatkowych. I ja bym miał tyle, jeżeli chodzi o te uwagi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Pioterkę. Szanowni Państwo, dziękuję za umożliwienie zabrania do głosu. Byłem z tego szpitalnika, ja jestem odpowiedzialny za osobę współmieszkaniową. Właśnie miałem telefon z podwórek kujewskich, że osoby, które tam mieszkają w domkach, jako rodziny, no nie zgadzają się z tą opłatą. Uważam, że ta opłata powinna być od miłości śmieci, a nie od miłości osób, czy tam nie wiadomo czego. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że te wszystkie wyliczenia, oczywiście tylko wrócimy do tych wyliczeń, no są na podstawie ustawy, która została nam narzucona bez konsultacji
uchwały są, ustawa jest zła, uchwały są złe, nie ma żadnego dialogu, tak jak mówię, dalej tego społecznego i myślę, że to jest nieprzejrzyste, mętne i nie wiadomo o co tu chodzi i proszę Państwa, no tak dalej rzecz nie może. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora NPO, pana Kutysa. Przepraszam, ja może bym chciał tylko się... Ale bardzo proszę Państwa Radny, do spokoju. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni. Ja oczywiście chciałbym się ograniczyć tylko do tego, co, żeby pokazać. Tym niemniej, skoro padły pytania, to moim obowiązkiem jest choćby w innym stopniu odnieść się i takim tylko spróbuję. Oczywiście potwierdzam, że ustawa, która wchodzi, jest realizacją zobowiązania akcesyjnego Polski czy zobowiązania Unii Europejskiej. No nie da się po prostu być w Unii i nie stosować przepisów europejskich. Taka jest praktyka, takie są wymagania i musimy to zrobić inaczej, zapłacimy dużo większe pieniądze. Jeżeli nie zrealizujemy tych rozwiązań, po prostu musimy to zrobić. Ja tutaj sobie jeszcze wziąłem ustawę i mogę powiedzieć, że obowiązki, które są wprowadzone ustawą i wynikają wprost z przepisu prawa, zajmują 2 strony tekstu, nawet ponad bitym mackiem. Tyle obowiązków spada na gminę z dniem 3 lipca. Tak to jest zasadnicza zmiana systemu w stosunku do tego, co obecnie, gdzie rzeczywiście dzisiaj gmina odpowiadała częściowo za rozwoju wydania, za częściową. Natomiast nie mogła być ukarana za niezrealizowane obowiązki. Dzisiaj wszystkie kary spadną na gminę i o tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o metody, to oczywiście zostały tutaj oceniane wszystkie metody, które prawo dopuszczały. Po dyskusjach 3 metody były najlepsze, czyli od metra kwadratowego, gospodarstwa domowego i ta metoda pojemnikowego. Tylko przypominam, nie była dlatego stosowana ta gospodarstwa, która ma bardzo wiele zalet, ponieważ na dzień procedowania uchwał, czyli przed 5 marca, kiedy te przepisy ostatecznie weszły w życie, gdybyśmy zaproponowali w nowym stanie prawnym od gospodarstwa domowego, musielibyśmy zaproponować jedną jednolitą stawkę, czyli na przykład 50 zł, bez względu na to, ile osób miesza gospodarstwo. Więc z tych powodów było to jakby niewłaściwe. Jeżeli chodzi o pomocy i tak dalej, to oczywiście nowelizacja ustawy z 5 lutego jest bardzo korzystna, ułatwiła wielu gminom rozwiązanie systemowe, również ułatwiła, czy daje możliwość udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym. Natomiast z punktu widzenia tej procedury, która się toczy, to najważniejsze jest to, że da możliwość elektronicznego składania deklaracji. Potwierdzam i oczywiście mogę tylko powiedzieć, że tak to będzie robione. Trzeba bardzo mocno zintensyfikować i w dniu 15 marca planujemy uruchomić nową stronę internetową. Teraz będziemy to zamieszczanie informacji można mieć w ramach starej strony, natomiast 15 ma już nowa strona i ona oczywiście będzie dynamiczna, ponieważ pewne rzeczy, tak jak deklaracje, staną się koło 26-30 marca obowiązującym prawem. Jest wtedy, jak to będzie prawny dokument, będziemy go zamieszczać na stronach internetowych i mieszkańcy będą mieć pełną informację w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy, to oczywiście znaczy wprowadzenie ustawy, to już powiedziałem, że to przepisy europejskie, natomiast to znaczy rzeczywiście intencją nas wszystkich było to, żeby maksymalnie nisko skalkulować i koszty i konsekwencje opłaty dla mieszkańców, natomiast należy pamiętać, to też padało, że w nowych warunkach do systemu wejdzie o około 20% więcej odpadów oraz koszty tworzenia 1 tony odpadów w nowych warunkach po 1 lipca 2016 roku będzie o 50% wyższy. I to jest podstawowy element, który powoduje, że jest ta różnica kosztowa. Jeżeli chodzi o jakie te opłaty będą, to oczywiście mieliśmy zupełnie inny system
kalkulowania stawek, tak jak tu już też padło, był też system rynkowy, który charakteryzował się dużą dynamiką. Różnice były ogromne, mniej więcej od 30 zł za metr sześcienny do 160 zł za metr sześcienny. Jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, bo tutaj ten większy rozdźwięk był w tej działalności biznesowej, o mieszkaniówce, to w naszej sytuacji był to rozdźwięk na poziomie 50 zł aż do 155 zł za metr, więc też bardzo duży. I to jest jakby największa trudność dzisiaj, że przechodzimy na system nowy, gdzie jest cena kalkulowana na bazie średnio ważonej opłaty i oczywiście ci, którzy są powyżej, no to są zadowoleni i liczą nawet na tej sali takie osoby są, które powiedziały, że będą jakby beneficjentami systemu, natomiast oczywiście mamy świadomość, że te, które są poniżej, często znacznie poniżej, to oczywiście jest problem i można tylko podjąć próby łagodzenia tej sytuacji, które są tutaj proponowane. Jeżeli chodzi o kolejny głos, to jeszcze mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście jest to nowa usługa i od 1 lipca jest zupełnie inaczej. Znaczy obecnie można powiedzieć, że głównym elementem to jest to, że odbieramy odpady od mieszkańców, natomiast od 1 lipca naszym obowiązkiem jest odebrać i przetworzyć te odpady. I to jest to właśnie przetworzenie, które znacząco rośnie. Natomiast oczywiście można tak powiedzieć, że ta ustawa przerzuca na barki samorządów różne sprawy, w tym finansowe, no ale z drugiej strony też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to jest praktyka, która jest stosowana w wszystkich krajach europejskich, czyli jest to jakby rozwiązanie, które wynika wprost z przepisów europejskich. I cóż, można powiedzieć, może szkodą jest to, że stało się to 10, może 15 lat za późno, niż należało to wdrożyć, bo wtedy zapewne te wszystkie skutki finansowe, te różnice byłyby znacznie mniejsze, bo byłoby łatwiej na tym wcześniejszym poziomie, gdzie wymagania i standardy unijne jeszcze były trochę niższe to zrobić. Oczywiście no obecnie był ten system wypłacony firmom. Oczywiście to miało swoje, powiedzmy, zalety z punktu widzenia ściągalności opłat firm, ale zarazem było to wadliwe. Firma mogła po prostu nie odbierać odpadów od danego klienta, który mówiąc nieładnie nie podobał się komu, bo nie płacił. Gmina ma obowiązek odbierać odpady od wszystkich mieszkańców. Oczywiście przetargi, tak jak tutaj było, to oczywiście będą, bo to po prostu wynika z tego prawa, więc jest to jakby pozadyskusyjne na temat działań innych organów, żeby się z nimi poradzić. Oczywiście jeżeli chodzi o ceny u klientów, to takie kategorie są różne. W naszym przypadku jest to 50 zł za metr sześcienny. Niektórzy rzeczywiście zwyczajowo posiłkują się przedawnionymi wskaźnikami nagromadzenia odpadów. To już nie pierwszy przykład, że uważają, że to dalej jest 1,4, kiedy w upale jest 2,08. Oczywiście znowu było pytanie do przetargów, natomiast tutaj był konkretny przykład, który też był komentowany, ale posłużę się tym przykładem. Oczywiście 19 zł jest stosowane w przypadku jednej z firm. Dla porównania powiem, że jeżeli ktoś by tak stosował, że bierze 19 zł 1 euro w miesiącu, to już to jest niezgodne z przepisami, które są, bo minimalne, że jest minimalna częstotliwość, to jest co 2 tygodnie w skali roku, co daje 26 wywozów, co w konsekwencji w przypadku tej firmy, o której mówimy, daje cenę 41 zł 20 groszy, a w przypadku MPO daje cenę 41 zł 50 groszy, a w przeliczeniu na ogół 19 zł. 19 groszy, ale skoro zwrócę uwagę akurat, bo to też był drobny tamta firma, proponuje tylko plus surowców, plus worki na dezempo, worki plus wielkie gabaryty, więc jakby większy zakres. I rzeczywiście jest taka tendencja wyraźna, że firmy, które świadczą usługę pogłębioną, czyli zbliżoną do tego, co powinno być w dzisiejszych czasach, to sam zbliżony, bo to też jest to samo, miały na poziomie około 40 zł, natomiast te, które nic nie świadczyły, miały poniżej 30 zł. Natomiast była to substandardowa
usługa nawet w świetle dzisiejszych rozwiązań. Jeżeli chodzi o sposób wypowiedzenia, to w przypadku oczywiście powiem tak. NPO nawet jako zarządca systemu nie ma prawa nikomu za kogoś wypowiedzieć umowy ani działać z czymś innym. Są to umowy cywilnoprawne. Prawo niestety nie przewidziało takiego rozwiązania z mocy prawa, chociaż są niektórzy prawnicy, którzy tak twierdzą, ale powszechne opinie w tej instytucji są takie, że tutaj trzeba zadbać o swoje interesy. Więc jeżeli są mieszkańcy i mają umowy podpisane, to powinni wypowiedzieć wzór takiego wypowiedzenia na różnych stronach i mówią to. Natomiast jeżeli chodzi o NPO, to NPO nie oczekuje takich wypowiedzeń. My zaprzestaniemy umowy na podstawie zaprzestania świadczenia usługi i to jest wystarczające. Nasi klienci muszą się obawiać. Za innych uczestników rynku trudno mi tutaj odpowiadać. Już te 19 godzin dalej było komentowane. Oczywiście nie ma idealnego systemu, natomiast oczywiście, tak jak mówię, jest to zupełnie nowa forma rodziny, także nie tylko technologicznie to wszystko zmienia, ale również organizacyjnie w zakresie rozliczeń finansowych, ale i zobowiązań, które z tym się wiąże, w tym przynosi obowiązków, które spadają na gminę w zakresie odzysku recyklingu i materiałowego pozyskania odpadów. Dlatego po prostu rzeczywiście trzeba sobie przyjąć, że system nie może być tańszy, natomiast jest on maksymalnie zbilansowany. Może posłużę się tylko jednym przykładem, bo on już tutaj też był dawany, bo była dyskusja, że te pieniądze, które są zaprogramowane, czyli 178 milionów, które są jakby mocą tych weryfikowane o 9 milionów dół do 169, czy to jest dużo czy mało. Mogę porównać, bo niestety dane jeszcze nie są dostępne w takim zakresie, wszyscy to jakoś bardzo utrudniają, ale Warszawa skalkulowała koszty systemu na 580 milionów złotych, co w przypadku, gdyby przeliczyć na warunki krakowskie, dałoby 253 miliony złotych i to daje porównanie, że jednak to jest bardzo ostrożnie skalkulowane. Koszty były tu prezentowane w różnych miejscach, więc nie będę jakby do szczegółowych wracał. Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja na temat również w łonie Rady Miasta, czy na tym polu się toczyła ożywiona. Sama Komisja Infrastruktury miała 3 spotkania, w tym jedno wyjazdowe w NPO, gdzie były informacje na temat jakby założeń. Niestety nie mówiliśmy o kosztach, ale mówiliśmy o tym, jak to może być zorganizowane. Natomiast również były spotkania z klubami i te kluby, które były zainteresowane, to miały możliwość dostać szeroką informację. Wobec tego tak powiem, że z klubem Platformy Obywatelskiej były 3 spotkania, z klubem Przyjaciół Krakowa 2 spotkania. Także jeżeli tylko było, proszę? No nie było. Więc po prostu te możliwości były i można się było bardzo szczegółowo poza tym, co było informowane ogólnodostępnie. Jeżeli chodzi o recykling, to akurat jest główne zadanie, które właśnie wchodzi i ten recykling jest uwzględniony i jest jakby maksymalnie preferowany, także to akurat jest dokładnie na odwrót, ja później jeszcze się do tego odniosę. Natomiast rzeczywiście jest to duży wysiłek, takie administracyjne zobowiązanie do segregowania. Metody można zastosować dwie, jeżeli chodzi o finansowe. Tą, która polskie prawo wprowadziło, czyli że opłatą podstawową jest ta preferencyjna stawka za segregowanie, a podwyższona jest ta za niesegregowanie. Można było zrobić na odwrót, czyli zrobić podstawową stawkę za niesegregowane, a nagrodzić obniżeniem stawki. Wybrano tą metodę podwyższenia. Skutki takie same, jak kto lubi tak, no to mogłoby być lepsze. W każdym razie wybrano tą metodę, natomiast oczywiście problem jakby zindykowania to jest rzeczywiście temat bardzo skomplikowany. Natomiast było też pytanie konkretne dotyczące gmin, dlaczego to jest 812 zł. Odpowiedź jest po prostu bardzo prosta, dlatego że jeżeli weźmiemy gminy wiejskie, to są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, tak jak w Krakowie, dane dotyczące tonażu odpadów są zgodne
z analizami, które sama gmina Kraków robiła, jak również zgodnie z planem wojewódzkim, który jest dokumentem obowiązującym, tam jest wpisane 406 kilo i myśmy tą wielkość po prostu przyjęli, ale podkreślam, również z danych, czyli na przykład w raporcie stanu miasta, takie wielkości są zamieszczane. To jest jakby szczęśliwa okoliczność i dzięki temu można było przystąpić rzetelnie do kalkulacji. Natomiast w gminach sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Wszystkie gminy wiejskie praktycznie wykazują tonaż odpadów na poziomie 50 kilo, podkreślam, co jest po prostu jakąś absurdalną niską wielkością i nieraz jakby w ten sposób jest to dalej liczone. Natomiast zgodnie z planem wojewódzkim takie gminy powinny mieć 240 kg na mieszkańca. Jeżeli już przyjąć to najbardziej korzystne rozwiązanie, że to jest aż 240, a nie 50, tak jak gminy ze swojej analizy wykazują i po prostu przenieść 406 do 240 i razy 8 to daje 13,20 zł, a razy 12 zł daje 19,80 zł, więc taka jest faktycznie, gdyby przenieść na warunki krakowskie, patrząc tylko na tonaż odpadów, to stawki w Krakowie, gdyby przyjąć z kolei średnią z tych gmin, wyszłoby 16,50, więc dokładnie to, co jest jakby w Krakowie skalkulowane, więc to nie są już te stawki, po prostu tonaż odpadów i to wersji tej optymistycznej, bo gdyby wziąć tą wersję pesymistyczną, czyli 150 albo 100 kilo, to stawki tam realnie są na poziomie 30 paru złotych od mieszkańca, a nie, tylko że tonaż jest przyjęty skrajnie niski i to skutkuje takimi stawkami. Myślę, że akurat tam będzie ten skok największy, bo się okaże, że będą niedobory w systemie z tego powodu, że przyjęto jakby za niskie wskaźniki nagromadzenia odpadów. Znaczy, jeżeli chodzi o systemy, jak to było liczone, to oczywiście, tak jak już tu wielokrotnie mówiłem, było to liczone przez kilka niezależnych podmiotów, w tym głównie przez głównie firma Polibes i firma Aru. W finalnym wydaniu testy obliczenia robił niezależny konsultant, czyli firma Aru. Natomiast jeżeli chodzi, znowu wracając do segregacji czy cztery worki, oczywiście tak jak powiedziałem i to też już padło, sama segregacja odpadów, sama sprzedaż surowców wtórnych jest działalnością nieopłacalną, bo gdyby było, to podkreślam, nie byłoby tej sytuacji, która jest obecnie, że NPO zbiera 87% surowców wtórnych z Krakowa, a 96% odpadów wielkogabarytowych. Więc po prostu to świadczy, że skoro tak jest, to znaczy, że się im nie opłaca praktycznie to dwie firmy walczą przed segregacją do tej pory. W związku z tym to wynika z różnych elementów, również z takiego elementu, że w Polsce nie ma na właściwym poziomie opłat produktowych, tak jak to jest w wielu krajach europejskich. Oczywiście Kraków jest miastem specyficznym i to też trzeba wziąć pod uwagę, bo mamy studentów pracujących i turystów, ale oczywiście myśmy nie brali tego w konsekwencji pod uwagę, bo nie mogliśmy. Natomiast zawsze mówiliśmy, że gdyby można było wprowadzić tych ludzi do systemu, to oczywiście opłata przy tych kosztach mogła być niższa, ale niestety zrobić tego nie można. Oczywiście weryfikacja mieszkańców jest niezwykle utrudniona, stąd jakby ta metoda od mieszkańca do osoby jest w przypadku takiej aglomeracji jak Kraków praktycznie nierealna, bo ten ubytek byłby największy. W związku z tym weryfikacja ludności poprzez system gospodarstwa domowego jest dobrym punktem odniesienia, ponieważ wiemy, że jest 300 tysięcy gospodarstw, więc po prostu jeżeli to jest jakby łatwiej zweryfikować, później sprawdzać, czy ktoś rzeczywiście nie wymyka z systemu, czy nie zaniża tej liczby ludności, ale zawsze to będzie system pewnej stabilności ze strony wszystkich organów gminy wymagał. Ale niestety to jest, nie jest to żadna metoda, która jest w prawie europejskim nieznana, tyle że pytanie, jakie będzie skuteczne. Znowu co do przetargu, bo to też było 19,5 zł za budynek. Oczywiście tutaj odpowiem, że ta metoda od gospodarstwa domowego w zabudowie wielomieszkaniowej jest jakby takim rozwiązaniem, które musieliśmy wprowadzić ze względów formalnych, o czym też tutaj padło. Natomiast mamy nadzieję, że większość administratorów zdecyduje się, wybierze system pojemnikowy. Natomiast
jeżeli ktoś już nie będzie mógł być ani domkiem rodzinnym, ani zabudową, gdzie może być wstęp limitowy, no to będzie musiał z tego korzystać i no to już był jakby ustawą obowiązek, żeby zapewnić możliwość wejścia w jakiś system. Oczywiście potwierdzam, że ustawowo jest wymagane raportowanie raz do roku, w związku z tym po nowym roku będziemy mieć raport za niepełny rok, ale musi jakiś analiz na dostarczy. Stawki, w związku z tym, że wypada te 9 milionów, to one są życie poniżej kosztów, no wszyscy pokładamy nadzieję w przetargach. Jeżeli chodzi o... Natomiast jeżeli chodzi o ilość umów, to może powiem tak, w Krakowie rzeczywiście nie jest problemem, że jest jakaś wielka liczba podmiotów, które nie ma podpisane umowy, bo się szacuje, że 99% mieszkańców Krakowa ma podpisane umowy. Problemem są te tak zwane, jak nazywam, fikcyjne umowy, czyli co oznacza w przypadku domku jednorodzinnego umowę na 120 litrów i nic więcej. To oczywiście powoduje skutki, to dalej o tym też powiem. Rzeczywiście jest tak, czyli 80% mamy odpadów. Obecnie w systemie musimy dodać te 20%, co oczywiście powoduje, że te koszty są większe. Intencją ustawodawcy, mogę to tak powiedzieć, jest to, żeby do systemu nie dopłacać, ponieważ europejska zasada zanieczyszczający płaci. Czyli ten, kto wytwarza odpady, ma zapłacić za te odpady, które wytworzył. To jest zasada przeniesiona do prawa krajowego. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w okresie bardzo trudnym przejściowym, w związku z tym pewne rzeczy jest trudno szacować, w związku z tym będziemy na to w następnych miesiącach czy latach poprawiać. Co do tych 19 zł, no to już jakby była mowa, że to jest zupełnie inaczej. Kandziarze opłaty w tych firmach, które miały selektywną, były wyższe, ale w kandziarze jest to rząd albo 19 zł za obrót, albo 42 zł za pojemnik. Z tej ceny pojemnika wychodzi oczywiście, że obecnie to jest 160 zł w przypadku pojemnika 120-litrowego zamów sześcienny, a w nowym systemie dla takiego gospodarstwa 7-osobowego, jak przeliczyć potencjalnie, to spada do 66 zł na metr sześcienny, natomiast na osobę, to tak jak już była mowa, jest to 11 zł. Oczywiście taki jest umów ustawowy, że to wytwórca odpadów, mieszkaniec, administrator nieruchomości ma wypełnić deklarację, ale to też nie jest wymysł z Polski, to jest jakby standard europejski, że w ten sposób to jest robione, że mieszkańcy składają deklarację. Jest to może jednorazowo uciążliwa czynność, ale później jest to jakby rutyna. W domkach ten ruch będzie minimalny, więc zakładam, że to będzie co kilka lat jakaś korekta deklaracji składana, natomiast w zabudowie wielorodzinnej będzie trochę inna forma, ale też była taka praktyka, że co miesiąc administratorzy przysyłali do nas powiadomienie, co to jednostronicowe, ale było wysyłane, że jest korekta i jest nie tyle osób, tylko tyle. Tak samo tutaj, jeżeli byłby system pojemnikowy, koryguje się zamówienie na pojemniki i my byśmy to weryfikowali, więc to jest jakby praktyka inna, z tym, że w związku z tym, że wchodzimy w przepisy prawa podatkowego, bo na ich podstawie egzekucja się odbywa, no to oczywiście są pewne sformalizowane czynności, których obecnie nie musiało być. Jeżeli chodzi o to, ilu nie płaci, no to można powiedzieć, że rzeczywiście część mieszkańców typu studenci czy ludzie wynajmujący są poza systemem i to będzie jakby wielkie wyzwanie, żeby to zrobić, bo to by dla tych stałych mieszkańców obniżyło koszty. Jeżeli chodzi o zbiórkę selektywną, to niestety trzeba sobie odpowiedzieć to, co wcześniej mówiłem, że to podnosi koszt systemu, to jest wszędzie w ten sam sposób funkcjonuje. Najprościej to wytłumaczyć na przykładzie zbiórki samochodu z plastikami, gdzie 30-parometrowa skrzynia, jest to góra 500 kg plastiku włożony. No to łatwo sobie obliczyć,
ile to jest pracy, członków pracowników, kosztów paliwa, że to nie jest możliwe, żeby system wprost się opłacał. Europa zasila się dopłatami kredytowymi. No w Polsce jest to tak minimalna wielkość, że nie ma co o nim dyskutować. Tam, gdzie trzeba mieć stworzony system, który powoduje, że to się jakby opłaca lub jakby są jeszcze inne rozwiązania. Jeżeli chodzi o te systemy dedykowane i tak dalej, ja się wypowiadałem wcześniej. My na pewno do sprawy wrócimy. Pierwszym czynnikiem to będą kody kreskowe przy workach i będziemy to analizować. Tam, gdzie system, który zamawiamy, nazwijmy to, system z firmy informatycznej, już taką opcję będzie miał, ale uruchomimy go raczej od 1 stycznia niż od 1 lipca i na bazie rocznych lub dwuletnich analiz zobaczymy, ile to kosztuje, jakie są uwarunkowania, no bo to trzeba, jeżeli się wprowadza system, to trzeba to weryfikować. Nie może być tak, że tu sobie mamy kody, a nic z tym nie robimy. Czy to wzrasta koszty, jaka jest racjonalność tego? Jeżeli się okaże, że to jest racjonalne, a nie tylko jakby nam przysparza kosztów, to będziemy rozwijać ten system równie na systemy pojedynkowe dla mieszkańców. No oczywiście w przypadku tutaj, bo to też ciągle się kręci, bo tego przyrostu głównie jeżeli chodzi o pojemnictwo dwudziestolicowe, no tutaj oczywiście to jest jakby dramatyczne wyzwanie, bo jeżeli około 60% domków ma tylko z dwudziestolicowy pojemnik, no to dla nich oczywiście będzie to podwyżka rzędu 50%, no w kamdziarze jest to podwyżka. Natomiast w przypadku tym, gdzie ktoś miał pojemniki dostosowanej wielkości, to w wielu przypadkach może być to obniżka, no i jak słyszę, to też jest jakby fala krytyki, dlaczego akurat domki mają być preferowane i utrzymywać. No w kamdziarze dla około 60% będzie to jednak znaczna podwyżka, ponieważ przejdą do systemu takiego, gdzie będą płacić zamiast 40 zł około 60, no i oczywiście wtedy będzie jakby pretensje, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o segregowanie, no to oczywiście, tak jak już mówiłem, przyjęto zasadę, że jak wysegregujesz, płacisz do 50% więcej. No, potwierdzam, że tak to jest więcej jakby mieszkańców i to nam komplikuje, ale ogólnie jest to oczywiście bardzo pozytywne zjawisko. Jeżeli chodzi o wyliczenie, tak jak powiedziałem, bardzo mało na tym, że jak się przydzieli, to daje mniej więcej kwotę 16 zł na miesiąc, natomiast z tymi preferencjami będzie to inaczej. Są przykłady, tak jak tu też padło, że ktoś płaci już 20 zł, a będzie płacił mniej, no ale są też przykłady właśnie, że ktoś płaci 30 zł na 4 osoby, czyli 10, a tak będzie płacił więcej. Natomiast jeżeli chodzi o już odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela naszego domu, to oczywiście w związku z tym, że ta metoda wchodzi od gospodarstwa domowego, to są możliwości tutaj wejścia w ten system. Mogę tylko potwierdzić, ja to już mówiłem w innym gronie, jeżeli ktoś będzie chciał, jakaś spółdzielnia, zarządca nieruchomości, żeby nie być w systemie pojemnikowym, to będzie miał życzenie złożyć dwie deklaracje, czyli osobno od mieszkańców, osobno od lokali niezamieszkałych, to taka możliwość jest. To nie jest tak, że obligatoryjnie się wyklucza, proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, uważa, że to jest lepsze, no to nie ma zakazu, tam zakazuje się, więc po prostu w pewnym sensie będzie można sobie wybrać. Nam się wydaje, że ta metoda pojemnikowa jest zdecydowanie korzystniejsza, ponieważ jeżeli się weźmie tą realną ilość odpadów, która powinna być na terenie danej nieruchomości, to te opłaty to będą być znacznie niższe niż 16 zł na poziomie około 12 zł. Natomiast oczywiście nieszczęście polega na tym, że trzeba chcieć poszukać tych mieszkańców, nazwijmy to niezameldowanych, którzy zamieszkują, ale nie są wyleczeni, bo jeżeli oni będą na terenie nieruchomości i nie będą dostrzegani, to oczywiście masa odpadów będzie większa, będzie więcej pojemników, czyli wtedy jakby z tymi sztukami. No tak, to już właśnie na temat tego, że ustawa zła się nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan prezydent Andrzej Szczęk.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tylko bardzo krótko i z punktu formalnego. Patrząc na to z punktu formalnego, chcę poinformować Wysoką Radę, że do druku 1156 wpłynęła tylko jedna poprawka, poprawka klubu Platformy Obywatelskiej. Wcześniej, jak informował pan dyrektor Skubida, była zgłaszana to poprawka prezydenta z dnia 7 marca bieżącego roku i pan prezydent podjął decyzję przedstawienia państwu dzisiaj autopoprawki, która konsumuje w całości poprawkę Platformy Obywatelskiej oraz konsumuje autopoprawkę z dnia 7 marca bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor Skubida jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Nie. Pan przewodniczący, żeby stanął. Bardzo proszę. Przewodniczący, mam dwie sprawy. Po pierwsze, w poprawce do 1156 druku na stronie trzeciej jest moja omyłka pisarska, to jest zmiana dotycząca paragrafu 5, a nawet dotyczy paragrafu 4. To jest wpisywanie w miejsce paragrafu nowego w paragrafu przedni. Czy wypisywanie paragrafów nastąpiła pomyłka, to jest zwłaszcza do protokołu, żeby nie było rozmieszczalności później w projekcie uchwały, jeśli te uchwały są przyjęte. Po drugie, no ja jednak podtrzymuję stanowisko, że po poprawkach te zmiany są mniej uciążliwe dla mieszkańców, są dla nich lepsze. Stąd bym prosił o 40 minut przerwy, żeby jednak radni się zreflektowali, kalkulowali sobie, czy jest lepiej w propozycji pierwotnie prezydenta, czy tej z poprawkami, które zostały zgłoszone. No bo te propozycje głosowania przeciw jakby podtrzymują ten wariant rozliczenia od metra. Dziękuję. Pan przewodniczący sugeruje, aby teraz czy po odczytaniu poszczególne te jeszcze trzy. Dobrze, to kontynuujemy. I bardzo proszę panie prezydencie. Ta uwaga zgłoszona przez pana przewodniczącego na początku tego wystąpienia i ta konieczność zmiany przy numeracji, która wystąpiła w poprawce, a więc i naszej autopoprawce, zostanie skonsumowana autopoprawką prezydenta. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie. Głosowanie będzie po przerwie, którą ogłoszę Państwu za później. Bardzo proszę do mikrofonu. Kwestie formalne, bardzo proszę. Jeśli dobrze rozumiem, to pan prezydent wycofał wersję pierwotną. Nie, tylko autopoprawkę. Kolejny druk, określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1157, drugie czytanie, referuje pan dyrektor Skubida. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, czynnik podjęty do druku numer 1157, wpłynęła autopoprawka pana prezydenta oraz poprawki klubu radnych Platformy Obywatelskiej oraz poprawka pana radnego Sądnika. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie poprawek. Mówimy nie o druku, tylko, no nie jest poprawka, twoja jest poprawka Platformy Obywatelskiej, więc otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby? Jest, bardzo proszę, pan Włodzimierz Kłopiec. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam pytanie też formalne jeszcze. Czy w poprzednim druku i w tym druku te poprawki złożone przez Platformę Obywatelską, które zostały przyjęte autopoprawką, też będziemy głosowali? Bo ja mówię, na razie nie są wycofane z głosowania. To jest połowa, tak? Tak chciałem to zapytać. A drugie, ponieważ nie uzyskałem w poprzednim... Pan Przewodniczący stałby tak troszczy się o to, żebyśmy mieli czas na przemyślenia. To chciałem tylko przypomnieć panu prezydentowi, że pytałem o bilans
wpływu na podstawie tej nowej propozycji, bo jak rozumiem, wydatki będą te same. Jedni nie otrzymają odpowiedzi, a w uzasadnieniu do projektu uchwały w razie było stwierdzone, że Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwałę na podstawie takiej wiedzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Sarny, bardzo proszę. Państwo, ponieważ powiedziałem, że nie za bardzo jest zrozumiała ta poprawka, to jeszcze wcześniej może zadam takie, czy ja dobrze rozumiem, że za kubek jest, czy za pojemnik, jeżeli chodzi o cenę pojemnika razem ze świętami, jest X. I te usługi dodatkowe mają polegać na tym, czy dobrze rozumuję, że firma odbierająca odpady podstawia mi pojemnik i ja płacę miesięcznie, czyli dochodzi powiedzmy 4 zł do pojemnika za każdy wywóz, plus opłata za śmieci, które są w tym pojemniku. Bo moja, jeżeli tak rozumiejąc, to właśnie dlatego wnoszę tą poprawkę, aby już więcej dopłat do śmieci, oprócz tego, co się za nie płaci, za dany pojemnik, nie było. I to jest moja idea tego, bo to następnie kilka złotych podraża pojemnik, nie wtedy z niej 75, to 78 już kosztuje jeden pojemnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, bardzo proszę, pan dyrektor Skubida odpowie na pytania. Chcę wyjaśnić, że jeżeli chodzi o druk nr 1156, to w związku z przyjęciem przez pana prezydenta poprawki tworzącej poprawki radnej autopoprawki, tej poprawki się nie wysłucha. Znaczy nie głosuje, głosuje się całość uchwały. Nie jest wycofany. Nie jest wycofany. Jako całość. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeszcze pan dyrektor, prezes Kuzie? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o tą uwagę, którą miał pan radny Sonik, to zwrócę uwagę, bo to w ten sposób należy rozpatrywać, że po pierwsze to jest poprawka Klubu Platformy Obywatelskiej, która dokonuje jednej zmiany, znaczy do pojemników od 120 litrów do 230 wprowadza opłatę dla rządowej godziny i złotówkę. Ale nie to jest może najważniejsze, co najważniejsze jest to, że ta opłata jest miesięczna. W związku z tym stąd była może rzeczywiście uzasadniony cel, żeby w Kwiatudomku, gdzie ten wywóz jest jakby rzadziej robiony, bo to oznacza, że jeżeli jest 26 groszy w roku, to oznacza 40 parę groszy do każdego wywozu. Natomiast u dużych zarządców, gdzie tych wywozów jest zgodnie z regulaminem i zakresem usług co najmniej 2 razy w tygodniu, to faktycznie do metra sześciennego są to jak groszowe stawki, bo jak się dzieli przez metry i obroty, to daje się trzeba dzielić co najmniej przez 9 miesiąców. Na kandydacie to daje taki skutek jakby, także to są jakby minimalne jakby koszty, które przy wielkim obrocie. Natomiast ja sobie oczywiście policzyłem, jaki by skutek był, gdyby z kolei wprowadzić tego typu opłaty w całej rozciągłości. Pojemniki są jakby poza systemem, ale to gdyby pojemniki w całości wprowadzić w system, jest to kwota ponad prawie 10 milionów 931. To jest jakby kwota całościowa. Natomiast jeżeli chodzi o przeniesienie dla klientów przewoźników dużych, to tutaj ta opłata staje się jakby marginalna, co się do wielkości okazji uwagi na to, że jest to miesięczna. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu i głosowanie odbędzie się w tym bloku głosowań czterech projektów. Ustalenie sposobu opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, których części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1158, drugie czytanie, referuje pan dyrektor Skubida. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, czy nie informuję, że do druku 1158 nie wnoszę żadnych poprawek, nie jest. Dziękuję bardzo. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Kolejny druk. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1159. Drugie czytanie referuje pan dyrektor Skubiła. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym informować, że do druku 1159 wpłynęła to poprawka prezydenta oraz poprawka klubu radnych PO. Poprawka klubu radnych PO została skonsumowana przez pana prezydenta w postaci autopoprawki do tego projektu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? W sprawie poprawki. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Głosowanie odbędzie się za 45 minut. Ustalam przerwę. Zanim ustalę przerwę, bardzo proszę o minutę, chciałaby pani zabrać głos. Pani doktor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, wyjątkowo serdecznie dziękuję za udzielenie mi możliwości zabrania głosu przed przerwą. Państwo Prezydenci, Szanowna Rado, Panie Prezydencie Majkowski, myślę, że Pan Profesor nas tam słyszy. Na Pana ręce składam gratulacje dla Pani Prezydent Elżbiety Koterby. Drugi rok z rzędu w plebiscycie Gazety Krakowskiej uzyskała od czytelników zaszczytny tytuł najbardziej wpływowej kobiety Małopolski. Ja z tego miejsca, w swoim imieniu, z tym skromnym bukietem kwiatów składam Pani serdeczne gratulacje. Jestem dumna, że jest Pani wiceprezydentem miasta Krakowa i że czytelnicy to docenili. Wiem, co to znaczy trudna funkcja, bo nie wszystkim taka sympatia towarzyszy. Czytelnicy wiedzą, co dobrego robi się dla Krakowa. Serdecznie gratuluję i przekażę ten bukiet dla pani wiceprezydent Elżbiety Koterby. Dziękujemy. Na prośbę klubu Platformy Obywatelskiej ogłaszam 45 minut przerwy. Do godziny 14.15. Zapraszam radnych Platformy do sali rad.